ten film dotyczy potrzeby zamieszkiwania, ale właśnie jakby w różnych sferach, być może w sferze wartości, być może w sferze relacji, być może w sferze poszukiwania jakichś uczuć, czyli jakby zamieszkiwania pomiędzy tobą a drugą osobą, jakąś kobietą, być może to też jakiś taki motyw, który stale się przewija w twórczości Żuławskiego, więc ten film chyba jest o takim głodzie jakiegoś zakorzenienia, ale my tak naprawdę ostatecznie nie wiemy, co to jest za zakorzenienie i w czym człowiek ma zapuszczać korzenie. Mi się wydaje, że to jest właśnie bardziej opowieść o tym, że tego się nie da zrobić. To znaczy, to jest opowieść o potrzebie, tak, która jest uniwersalna i która no, rozdziera samego Żuławskiego, a zarazem jest to opowieść o tym, że tego się nie da uczynić, tak? Tych korzeni nie da się zapuścić, nie da się poczuć u siebie do końca, prawda? Nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest. Cały czas tęsknimy za czymś innym. No, to jest ta nieustanna opowieść, to jest ta nieustanna droga też, którą odbywamy. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane Kadry i jest dzisiaj ze mną ponownie Jacek Sobota, doktor filozofii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Cześć jeszcze raz. Cześć, witam. Doktor filozofii i pasjonat kina przede wszystkim i o tym chciałem, żebyśmy porozmawiali przez chwilę na początek. Mówiliśmy krótko w tych naszych poprzednich rozmowach, ale dla mnie to jest niesamowite, ile ty filmów oglądasz, jak wiele ich już widziałeś, ile tych filmów na Filmwebie już masz, możesz przypomnieć? No w tej chwili chyba około 14 tysięcy ocenionych. Kurde. No tak, no to jest trochę. Są lepsi, no nawet pośród moich znajomych mam takich, co przekroczyli już 20 tysięcy i się zastanawiam, czy to jest w ogóle fizycznie możliwe. Natomiast wiesz, no, u mnie to wiąże się ze starą historią, no. Musimy niestety zaznaczyć, co jest wstydliwe, pewne szczegóły dotyczące mojej biografii. Mam już ponad 50 lat i no nie wiem, od co najmniej 40 regularnie oglądam filmy, więc to musiało się uzbierać. Natomiast mój ojciec, który też był pasjonatem kina i trochę mnie zaraził tą swoją pasją, no, jakby sprzedał mi taki sposób na ocenianie filmów, który później, jak się okazało, stał się obowiązujący właśnie na Filmwebie, czyli ta skala od 1 do 10, gdzie 1 to jest film beznadziejny, a 10 to jest arcydzieło. Ja regularnie zacząłem prowadzić takie zeszyty jako bardzo młody człowiek, nastolatek. Mam taki jeden z nich, tych zeszytów już jest kilkanaście. No to mój charakter pisma jest bardzo nieczytelny, ale jakby co miesiąc oceniam, bo to się zamieniło w rodzaj takiego hobby i zabawy, która ma dość skomplikowane przebiegi. Na przykład no, wynika mi to z oglądanych filmów reżysera roku, film roku. Mogę na przykład powiedzieć, że reżyserem roku 1987 był nie Roman Polański. '88 Krzysztof Zanussi, '90 Woody Allen. Natomiast 2023, zwróć uwagę, że to już 4 dekady, prawda? Mikio Naruse, japoński reżyser, bo ostatnio bardzo mnie japońszczyzna interesuje. Film roku 1987, Rzeźnia numer 5. '88 Obywatel Kane, Orsona Wellesa. Miałem wtedy 12 lat, kiedy go oglądałem. Mówiłem kiedyś o tym u was, u ciebie. Natomiast roku 2023 Kes Kena Loacha, spóźniona lektura, przyznaję, nadrabiam czasem właśnie takie klasyki. No i po prostu jest to forma pewnej zabawy. I te oceny przeniosłem właśnie na filmy, stąd też taka ich liczba tam. Niesamowite to jest dla mnie. Trudno mi sobie wyobrazić. Tam powoli się, nie wiem, chyba 1800 tych filmów mam na Filmwebie, a miałem takie okresy bardzo intensywnego oglądania ich i właśnie teraz też oglądam prawie codziennie coś tam, a zwiększa się ta liczba powoli. No ale co ty tam masz dokładnie w tym zeszycie? To są tylko oceny, film i ocena, czy jakieś krótkie zapiski, poza tym jakieś takie recenzje na własny użytek? Zapiski, wiesz...
Poza tym, wiesz co, takie statystyczne, liczbowe sprawy. Mam takie aktualizowane dodatki do tego, gdzie na przykład jaka nacja ma najwięcej pozytywnie ocenionych filmów. No niestety są to Stany Zjednoczone z racji tego, że po prostu najwięcej produkują tego typu filmów. No jest taka zbiorcza, wynikająca z wielu różnych okoliczności, statystyka reżyserów. Prowadził mnie Bergman przed Woody Allenem i Andrzejem Wajdą. Na czwartym miejscu jest Kieślowski, na piątym Kurosawa, na szóstym Polański, na siódmym Ex Aequo Lamet z Fellinim, na dziesiątym Buñuel. To jest pierwsza dziesiątka. No i no naprawdę no, jest to trochę dziwne, ale tak mnie to wciągnęło. I jeszcze, wiesz, wchodzi tutaj ten element takiej nostalgii, ponieważ jestem w stanie rekonstruować sobie własne wspomnienia na podstawie filmów. To znaczy ja na przykład mogę sobie przypomnieć, co się działo mniej więcej w tym czasie, kiedy oglądałem Obywatela Kane. Nie wiem, jaką dziewczynę wtedy poznałem i mogę sobie, wiesz, zrekonstruować datę na tej podstawie, kiedy mniej więcej się to działo. A to całkiem ciekawe, bo wiesz, ja mam całkiem podobnie z książkami, z filmami chyba tak nie mam, ale na przykład... Zeszyt od książek, proszę bardzo, też podobne zestawienia, ale mów o sobie, no. No chciałem tylko wspomnieć, że właśnie to wydawało mi się zawsze dziwne i trochę tam się śmiali ze mnie znajomi i bliscy, bo ja na przykład nie jestem podróżnikiem specjalnym, coś tam jeździłem w Europie, ale jakoś nie zapamiętuję takich wrażeń, nie wiem. Ale właśnie mam dokładnie tak, jak mówisz o filmach z książkami, że pamiętam, że na przykład jak byłem tam, nie wiem, na Sycylii, na plaży, to czytałem jedną książkę, gdzie indziej czytałem tam Doriana Greya. Pamiętam dokładnie przy jakim biurku siedziałem, w jakiej sytuacji czytałem daną książkę. I czasami mam tak, że właśnie gdzieś tam pojechałem nawet na jakąś wycieczkę do Francji, do Włoch i mniej pamiętam z tych wycieczek, a więcej z książek, które w danym momencie czytałem. Tak, coś w tym jest. Ja mam podobne rzeczywiście, tak działa ten mechanizm. No jesteśmy jakimiś nerdami pewnie, no ale ja nie widzę tego złego, przeciwnie. Tak. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać jeszcze o filmie Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, żeby dokończyć tą rozmowę, którą prowadziliśmy chyba 2 tygodnie temu. I zostało parę takich wątków. Ja na koniec tej naszej poprzedniej rozmowy powiedziałem o tym, jakie wątki zostały przed nami. Czyli ten pesymizm i bunt, jakieś takie odwołania do romantyzmu. To jest ciekawe, zainteresowanie romantyzmem w twórczości Żuławskiego. Ta potrzeba zakorzenienia, transcendencja, immanencja, jak to Żuławski problematyzował, co to oznaczało dla niego. Mieliśmy jeszcze krótko porozmawiać o religii, chociaż to się pojawiało w naszej poprzedniej rozmowie. I tutaj miałeś wspomnieć o tym, jak religia się wpisuje w tradycję polskiej fantastyki. Chciałem, żebyśmy też porozmawiali trochę o tym, jak Żuławski pojmuje to, że człowiek jest wytwórcą sensu i jak jakby zestawia ze sobą pary w ramach takiej opozycji. Człowiek jako istota biologiczna, którą można zredukować do biologii, a człowiek jako ktoś, kto się buntuje przeciwko tej biologii, wykształca właśnie jakiś taki wyższy wymiar znaczeń, powiedzmy, tutaj w odwołaniu do Teilharda de Chardin przede wszystkim. Parę cytatów sobie z niego wypisałem. Człowiek, a źródłowe pytania i tajemnica i pragnienie i rozwikłania. Takie jeszcze wątki mam tutaj. Okej, to zacznijmy od tego pesymizmu i buntu właśnie. Nie będę teraz przypominać fabuły ponownie. Proponuję, żeby właśnie oglądać tę rozmowę jako kontynuację tej poprzedniej, bo tam dość dokładnie omawialiśmy fabułę. Jak to twoim zdaniem wygląda? Bo ja właśnie jak oglądałem jakieś materiały na temat Żuławskiego, czytałem ten wywiad Rzekę z nim, to się spotkałem z taką opinią. Pamiętam, że to jakaś aktorka w filmie dokumentalnym Kuby Mikurdy taką opinię wypowiedziała, że Żuławski interesował się krańcowo pesymistyczną wizją świata gnostyków, frankistów, katarów. W to wierzył. Świat materialny jest całkowicie zły. W filmie Na Srebrnym Globie nie znalazłem takiej wypowiedzi bohaterów, która by idealnie to ilustrowała, ale w filmie Opętanie było coś takiego. Sekunda, miałem jakiś taki cytat tutaj. Aha, dobro jest pewnego rodzaju odbiciem zła, niczym więcej. Co myślisz na ten temat? Myślisz, że można faktycznie tak powiedzieć? Czy ten świat, który my widzimy w
na Srebrnym Globie, czy to jest tak, że to jest taki świat właśnie, nie wiem, jako dzieło jakiegoś złego demiurga, dzieło szatana? To znaczy, wiesz, no, wszystko zależy oczywiście od recepcji twórcy. Wydaje mi się, że Żułaski jest rzeczywiście no, skrajnym pesymistą co do ludzkiej natury, o czym pewnie szerzej jeszcze sobie powiemy. Natomiast on odbierał rzeczywistość no, w sposób skrajnie pesymistyczny, bym powiedział. I to jest widoczne również w tym filmie. To znaczy, ludzkość zabiera ze sobą bagaż swoich doświadczeń. Chce zbudować coś nowego, buduje nieustannie te same struktury społeczne, te same systemy religijne i nieustannie jakby nawraca do tych samych problemów, które nas nękają, tak? Czyli jesteśmy znękani nieustannie, zmęczeni sami sobą i tworzymy cywilizację, która właściwie powtarza stare błędy. O tym jest w znacznej mierze ta opowieść. I rzeczywiście, no, jak ulał tutaj pasują gnostyckie herezje, które, jak się wydaje, nad wyraz odpowiadały Andrzejowi Żuławskiemu jako pewne wytłumaczenie zła świata, prawda? Znaczy świat jest zły immanentnie właściwie, jest zły, ponieważ jest naznaczony materią, ponieważ budulec, z którego składa się rzeczywistość, rozsypuje nam się w rękach nieustannie. Bardzo trudno jest lepić w materiale, który jest nietrwały, który naznaczony jest entropią, przemijaniem, niedoskonałością. Człowiek również jest tym naznaczony jak trądem, prawda? Ponieważ jest istotą materialną, oprócz tego, że ma w sobie ten pierwiastek duchowy, no jest tą areną zmagania się tych dwóch przeciwstawnych sił czy mocy. No i gdzieś tam pada ta odpowiedź, że świat nie jest zły dlatego, że człowiek jest zły, tylko świat jest dlatego zły, że jakby u zarania swojego stworzenia, czy też twórca tego świata, może sam Bóg, tak, czy demiurg w tym pojmowaniu gnostyckim, był istotą naznaczoną złem. I tak to wygląda również, mam wrażenie, właśnie w tej konstrukcji świata w filmie, o którym mówimy. Odwołam się jeszcze do Stanisława Lema, bo gdzieś już nie podam źródła w tej chwili, ale właśnie mi się skojarzyło, że Lem pisał kiedyś o takiej koncepcji trzech światów. To znaczy, że można sobie wyobrazić, że żyjemy w świecie doskonałym i znakomitym, który bardzo nam sprzyja, prawda? Albo w obojętnym, albo w świecie, który nam nie sprzyja pod żadnym względem, prawda? To znaczy działa jakby przeciwko naszym konstrukcyjnym zamiarom. I według Lema my żyjemy w tym trzecim świecie, tak? To znaczy to też ma w sobie takie gnostyckie podłoże, mam wrażenie. Ale jakbyśmy się, tylko że Lem się tu opiera po prostu na prawach fizyki, prawda? To znaczy my żyjemy w świecie, w którym znacznie łatwiej jest coś zburzyć niż zbudować, prawda? Znacznie łatwiej jest, nie wiem, zburzyć budynek niż go postawić od podstaw. Zburzenie trwa 2 godziny, zbudowanie go trwa 2 lata, prawda? I nakłady energetyczne są potężne, ponieważ działa tu druga zasada termodynamiki, ponieważ fizyka tak ułożyła tę rzeczywistość, żeby działała ona jakby w oporze w stosunku do konstrukcyjnych zamiarów czy zapędów. Tyle, że oczywiście no, można to też interpretować w taki sposób, że to, że materia stawia nam taki opór, wzmacnia nasze konstruktorskie zapędy, ich znaczenie, prawda? Nawet w sensie, powiedziałbym, etycznym. Znaczy im trudniej się coś konstruuje i buduje, tym większe ma to znaczenie w świecie, który przemija i który jest nietrwały, prawda? Więc tu bym się doszukiwał jakiejś tam źdźbła optymizmu w tym, że istnieje życie, które przeciwdziała entropii, przynajmniej lokalnie, i istnieje życie rozumne, prawda, które próbuje konstruować cokolwiek w rzeczywistości, która tak jest niekorzystna. Ja się zgadzam z tym, że właśnie ta twórczość Żuławskiego jest przesiąknięta jakimś pesymizmem, ale też można odnieść wrażenie, że ona się nie kończy na pesymizmie, że jakby on nie był nihilistą i pojawiają się często jakieś takie dyskretne, drobne fragmenty jego wypowiedzi, które sugerują, że właśnie my nie powinniśmy rezygnować z wiary w sens, z odrzucania nadziei i tak dalej. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak sobie to wszystko uporządkować w głowie, te rzeczy, o których zacząłem mówić, o których ty mówiłeś, w to, że materialny świat jest zły, ale rozumiem to właśnie w odniesieniu do filmu Na Srebrnym Globie,
jako jakiś taki biologizm, nie wiem, taki biologizm, który jest zilustrowany tą sceną w filmie, gdzie ludzie są ponabijani na pale właśnie. I tak to wygląda, że jakby ludzie mogą konstruować, tak jak mówisz, jakiś skomplikowany świat, mogą konstruować jakieś twory kulturowe, religie, cywilizacje i tak dalej, ale wystarczy tych ludzi nabić na pale, jakieś tam kiszki im wyjdą z brzucha i się okaże, że tak naprawdę to tym jest człowiek, niczym więcej. I jakby Żuławski się jakoś zmagał z taką ideą, że w pewnym sensie można człowieka zredukować do biologii i że to się udaje, o dziwo, że to jest, wydawałoby się, jakiś straszny redukcjonizm, na który nie ma zgody, ale to w pewnym sensie się udaje. No i o tym chyba rozmawialiśmy w tej poprzedniej rozmowie, że też pada taka myśl, taka wypowiedź w tym filmie na Srebrnym Globie, że właśnie sprowadzanie wszystkiego do biologii, do biologizmu, to jest jakiś faszyzm duszy. I Żuławski jakby się nie godził na to, ale jakby zakładał, że to w pewnym sensie jest możliwe. Ale jeśli chodzi o te trzy światy, o których mówiłeś, o tego Lema, to ja też sobie myślę w ten sposób. Pamiętam, że w książce Obecność mitu Kołakowskiego są takie fragmenty, gdzie on właśnie pisze na temat świata i relacji człowieka ze światem i pisze o czymś takim, że właśnie to jest zadziwiające, że jeżeli świat nie musi być zły sam w sobie, ale świat jest obojętny na ludzkie potrzeby, na ludzkie wołania i jakby w związku z tym jest straszny dla nas. I to jest trochę taki absurdyzm jak u Alberta Camus. I to też przecież takie wątki, które widać w twórczości Żuławskiego, że świat nie musi być sam w sobie jakiś okrutny, nie musi być wcale dziełem złego demiurga, bo to też właśnie, jeśli chodzi o filozofów, to może wspomnę, że byli tacy filozofowie, Emil Cioran na przykład, zły demiurg, właśnie chyba nazywa się ta książka, Arthur Schopenhauer też pisał w takim tonie, jakby w polemice z Leibnizem, który twierdził, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, oni twierdzili, że jeżeli to doświadczenie życiowe, które my mamy, ma mieć jakiś sens, jeżeli jakby to zło, które obserwujemy w świecie, ma mieć jakiś sens, to raczej powinniśmy założyć, że ten świat jest dziełem jakiegoś złego demiurga, jakiegoś sadysty. Takie fragmenty są u Emila Ciorana, powiedzmy. No ale właśnie ja sobie myślę, że nie trzeba tak daleko iść i nawet Żuławski chyba tak daleko nie idzie, bo właśnie jakby problem polega na tym, że u Żuławskiego są tacy bohaterowie, tacy jak Marek, Jerzy też, którzy są takimi bohaterami romantycznymi, romantykami, którzy przeżywają jakiś weltschmerz, właśnie nie mogą się pogodzić z istnieniem zła, ale też z brakiem odpowiedzi. I jakby problem polega na tym, że oni dostrzegają ten absurd istnienia w takim sensie, że oni odnajdują w sobie jakieś potrzeby, jakiś taki głód egzystencjalny, pragnienie poznania odpowiedzi, a świat jest obojętny i niemy właśnie. I jakby z tego już się rodzi jakiś tragizm, prawda? Tak, 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 zgadzam się. Znaczy, no, mi się wydaje, że Żuławski jest takim człowiekiem, ja mówiłem też o tym w poprzednim naszym spotkaniu, no, nieustannie wkurzonym, prawda? On jest wściekły na ludzką kondycję, na tę milczącą rzeczywistość, na obojętność świata, na to, że my rzeczywiście dość łatwo w odpowiednich warunkach jesteśmy w stanie zmienić się w bestie, prawda? Co wiemy na przykład z literatury obozowej, naukowskiej, czy Borowskiego, czy Sołżenicyna, no wszystko jedno, wiele nazwisk można by tu wymienić. Natomiast no, też mam wrażenie, że cały czas operujemy, znaczy obracamy się tu wokół tego paradoksu też ludzkiej natury, prawda? Że my ze sobą dźwigamy pewne brzemię. Mi się to skojarzyło, co mówiłeś trochę też z tymi słynnymi scenami z Odysei Kosmicznej, gdzie mamy tę scenę takiego obszernego wstępu z prehistorii ludzkości, prawda? I tam no, bardzo piękny sposób Kubrick opowiada przy pomocy kamery skróconą historię naszego gatunku. Oczywiście to wyglądało nieco inaczej, ale nie o to chodzi. Chodzi tu o artystyczną wizję tego. No i mamy tam naszych odległych przodków, którzy nagle na skutek interwencji kosmitów, trochę Danikenem to pachnie, ale mniejsza o to, bo to jest ładniej podane, z większą poezją, dźwigają się intelektualnie, prawda? Ten tajemniczy sześcian, taki też metafizyczne są tam, mam wrażenie, akcenty w tym filmie.
które oddziaływuje na naszych przodków i nagle oni zaczynają używać narzędzi, czyli kości, prawda? Ale jakich używają? Używają ich w celu agresji, prawda? Odstraszenia przeciwników, czyli mamy wielki przeskok, wielki przełom, który zarazem łączy się no, z tą tragiczną kondycją ludzkości, prawda? Mhm. To nie jest odległe od prawdy chyba, bo gdzieś czytałem taką książkę antropologiczną, że pierwszym wspólnym działaniem człowieka było odstraszanie przy pomocy kamieni, znaczy zbiorowym działaniem drapieżników, prawda? W momencie, kiedy no, dokonał się taki też wielki przełom antropologiczny, że ze stworzeń, które chowały się na drzewach, nastąpiła prawdopodobnie jakaś katastrofa ekologiczna i musieliśmy nagle na równinach się poruszać, prawda? Gdzie nie mieliśmy naturalnych kryjówek, no i musieliśmy użyć współdziałania w celach niestety, ale agresywnych. Czyli to zło nam jakby towarzyszy, ale zarazem to zło wynika z pewnych konieczności. No, inaczej byśmy nie przetrwali być może. Wspomniałeś o Albercie Camus. No, mnie zaskoczyło w tych wywiadach Żuławskiego, w tym wywiadzie Rzece, że on tak nienawidzi właściwie egzystencjalizmu i cały czas o tym mówi, się do tego odwołuje, że to jest idiotyzm i tak dalej. Tymczasem mi się rzeczywiście wydaje, że to porównanie do filozofii, do twórczości Alberta Camus, do tej absurdalności jako pewnej kategorii, która nieustannie występuje w jego twórczości, z twórczością Żuławskiego jest jak najbardziej zasadne, prawda? To jest bardzo podobne podejście, to znaczy dostrzega absurdalność człowieka, ale odnajduje iskierki nadziei, prawda? To znaczy tam no, w micie Syzyfa jest to słynne ostatnie zdanie. Syzyf dźwiga kamień pod górę, bez sensu ten kamień spada. Wyobraźmy sobie Syzyfa szczęśliwym, prawda? Albo, no nie wiem, Boga nie ma, ale żyjmy tak, jakby Bóg był, prawda? To słynne twierdzenie Alberta Camus. To znaczy, no, same nasze usiłowanie poszukiwania sensu mają jakiś sens, tak? To próbuje Albert Camus powiedzieć. I wydaje mi się, że to go nieco łączy właśnie z Żuławskim. Tak, właśnie ja mam podobne wrażenia. No jakby Camus, ja postrzegałem tą jego twórczość w taki sposób, że on w micie Syzyfa diagnozuje ten jakby absurdyzm ludzkiej egzystencji, a potem w Człowieku zbuntowanym pisze dokładnie o tym, o czym mówisz, że człowiek jakby w samym buntowaniu się przeciwko absurdowi egzystencji może pewien sens odnaleźć. I przecież właśnie coś bardzo podobnego widzimy u Żuławskiego w Na srebrnym globie. Przeczytam jeden fragment z tego wywiadu Rzeki. I to nie jest tak, że ludzkość nagle się pogrążyła w jakichś strasznych ciemnościach. Z wielkim trudem z tych ciemności bez przerwy usiłuje wyleść, ale tych ciemności jest więcej niż tego światła summa summarum. Wciąż i wciąż jeszcze. Chodzi o to, co Aleksy Tołstoj nazwał drogą przez mękę. To znaczy, to jest tunel, którym się lezie, ale na końcu jest światło. Ono jest niewielkie, tam daleko, ale jest. I gdybym nie wierzył, że ono jest, gdybym nie wiedział, że ono jest, to bym w ogóle tego nie robił. Takie zaokrąglenie nihilistyczne, powiedziałbym, jest mi obce i nihilizm jest mi obcy. To trochę nawiązując do tego, o czym zacząłem mówić, że właśnie jakby z nihilizmem się nie utożsamiał Żuławski. No ale z tym egzystencjalizmem to jest bardzo ciekawa sprawa. Właśnie chciałbym cię zapytać o zdanie, bo przecież to polskie kino, kino moralnego niepokoju, ono jest takie bardzo egzystencjalistyczne, a tak naprawdę ja rzadko natykałem się na takie wypowiedzi tych reżyserów, w których oni by otwarcie przyznawali, że egzystencjalizmem się inspirowali. Pamiętam, że kiedyś czytałem taki wywiad z Kieślowskim i zapytali Kieślowskiego, kogo on czyta, jakich filozofów on czyta i jakby wydawałoby się, że powie, że egzystencjalistów, a on powiedział, że Platona. I w ogóle jakby skąd ten Platon? I to jest ciekawe, bo Żuławski tutaj też wspomina o Platonie. Moim zdaniem jakby rekonstruuje tą myśl Platona niezbyt wiernie i przekręca te rzeczy jakoś na swoją korzyść. Ma moim zdaniem. On tam mówi, że Platon to jest wielkie nieszczęście europejskiej filozofii gdzieś w którymś z tych miejsc, prawda? Tak. No ale właśnie, jak to jest z tą inspiracją, egzystencjalizmem w polskim kinie w ogóle jakby z twojego punktu widzenia u Żuławskiego, u Kieślowskiego, u Zanussiego? Jak to jest, że oni raczej się nie przyznawali do tego? No trudno im powiedzieć. Wydaje mi się, że być może sytuacja egzystencjalna, bo też zależy od czasu, w którym te wywiady, o których mówisz, były przeprowadzane, prawda?
To znaczy, być może akurat wywiad z Kieślowskim był przeprowadzany powiedzmy w latach 80. czy 90., kiedy on już był bardziej znanym reżyserem i miał już za sobą dekalog, prawda? No, dekalog odwołuje się no, wprost do filozofii chrześcijańskiej, a co za tym idzie, to pośrednio do platonizmu, prawda? Natomiast wydaje mi się, że po prostu sytuacja egzystencjalna twórcy w czasach socjalistycznych była no, bardzo absurdalna i być może stąd to przeczucie absurdu i poczucie absurdu pojawiało się w kinie polskim nader często. To bardziej wynikało być może właśnie z sytuacji egzystencjalnej, a nie stąd, że oni mieli takie czy inne lektury, prawda? I mieli podobne intuicje z egzystencjalistami z tego powodu. Ja mogę powiedzieć, kto się przyznawał do egzystencjalizmu w latach 60., ale to nie był akurat reżyser, tylko pisarz i był to Stanisław Lem. Ciekawe, nie słyszałem o tym. Wprost, tak. Nawet się tak nosił jak egzystencjaliści. Czarny golf, palił papierosy. No taki był bardzo egzystencjalistycznie nastawiony. Ale myślisz, że w którejś książce to jakoś dochodzi do głosu tak najbardziej donośnie? Wiesz, no u Lema non-stop jest przeczucie absurdu egzystencji. To właściwie jest temat, który przez większość jego twórczości się przebija. Absurd człowieka, bezsens naszego życia, próba spojrzenia właśnie z punktu widzenia Boga na stworzenie i też właściwie no, ciężkie zarzuty, które stawia Lem stwórcy, tak? Znaczy mam wrażenie, że Lem przez całe swoje życie wadził się z Bogiem. To nie był taki typowy ateista, to był raczej agnostyk. No zresztą jeszcze o tym szerzej będę mówił przy innej okazji dziś. Natomiast mi się wydaje, że to doświadczenie egzystencjalistów, no szczególnie francuskich powojennych, no i doświadczenie Lema wynikało z poczucia absurdu wynikającego na przykład z okupacji, prawda? No tu można różne nazwiska wymienić. Ja mogę wymienić jeszcze Kurta Vonnegata na przykład, amerykańskiego postmodernistę, który no, był absurdystą absolutnym w swojej twórczości w pewnym momencie, prawda? To znaczy on przeżył straszliwe rzeczy podczas okupacji, był jeńcem Niemców, no i przeżył bombardowanie Drezna na przykład, które mówi się, że było bardziej dramatyczne nawet niż eksplozja bomby atomowej w Hiroshimie i pociągnęło porównywalną liczbę ofiar. I to poczucie absurdu Lema i Vonnegata jest no, niesłychanie odczuwalne w ich twórczości. Ono wynikało z doświadczeń życiowych przede wszystkim. No, wspominałeś, że rzeźnia numer 5 bardzo ci się podobała, ekranizacja, tak? Tak. A ja nie widziałem tego filmu. Dzisiaj nie wiem, czy by mi się spodobała. Ja to wiesz, to jest doświadczenie nastolatka. Mi się bardzo podobała konstrukcja takich przeskoków temporalnych i mnie to zachwyciło wtedy. Ja szukałem nowych. Potem też u Tarantino mnie to zachwyciło w tych jego pierwszych filmach. Taka nielinearna narracja, wiesz. No ale dobra, to marginalny temat. Okej, no też ciekawe jest to, o czym mówisz, że właśnie jakby to jakieś takie, że w Polsce to nie był taki stricte jakby egzystencjalizm w takim francuskim wydaniu, ja tak to zrozumiałem, tylko że te idee po prostu siłą rzeczy tak kiełkowały w takiej rzeczywistości. I tutaj też sobie przypomniałem, że Gombrowicz w Dzienniku, on pisze, że on w ogóle był przed egzystencjalistami wszystkimi, że to tak naprawdę tam Sartre przepisywał. Znaczy, nie wiem, czy on tak pisze, że przepisywał, ale w takim sensie, że on pierwszy, jakby, że Ferdy Durkę jest takie egzystencjalistyczne pod wieloma względami. On tam korespondował właśnie z Albert Camus, chyba miał wystawiać jakąś sztukę Gombrowicza w Paryżu, z tego co pamiętam. No i właśnie, jakby to taki polski egzystencjalizm i to jeszcze... Gombrowicz twierdził, że on jest bardziej oryginalny w pewnym sensie niż ten francuski. Chciałem, żebyśmy przeszli w takim razie już do drugiego tematu, czyli do potrzeby zakorzenienia i do tych motywów w ogóle jakby związane z ziemią, z tym czym jest ziemia, czym jest dom, bo takie wątki są istotne w filmie Na srebrnym globie według mnie. Mówiłem w zakończeniu tej naszej poprzedniej rozmowy, że słuchałem gdzieś tam fragmentu rozmowy z byłym szefem festiwalu w Cannes, który wystawiał tam, pokazywał właśnie Na srebrnym globie i on powiedział, że Na srebrnym globie to jest dzieło telluryczne, czyli mające związek z ziemią. I to jest ciekawe, że
No, jakby to dochodzi do głosu w tym filmie i to bez wątpienia się wiąże z doświadczeniami życiowymi Żuławskiego, to znaczy o tym też rozmawialiśmy trochę w tej poprzedniej rozmowie, z taką niespełnioną potrzebą zakorzenienia i z tym, że chyba Żuławski musiał sobie stawiać takie pytanie, gdzie jest dom, czy to jest Polska, czy to jest Francja. Wyrzucali go z Polski i przyjeżdżał do Francji, z Francji wracał do Polski. Potem robił film w Niemczech, w USA. Jeżeli mógł przyjechać do Polski, to ponownie wracał. Rozmawialiśmy o tym, że on pomimo tego, że mu te władze komunistyczne mu tutaj jakby uprzykrzały życie, nie pozwalały mu wracać, albo właśnie tak to wyglądało jak na Srebrnym Globie, że po prostu przerwano pracę nad filmem, to jego coś tutaj ciągnęło i on wracał przez cały czas. Ja sobie myślałem, że to takie właśnie jakby życie w podróży w pewnym sensie, tak jak możemy sobie wyobrażać, na Srebrnym Globie mamy ten motyw latania pomiędzy jedną planetą a drugą, tak było trochę u Żuławskiego i to jeszcze było przecież przemieszczanie się pomiędzy blokiem komunistycznym i tym blokiem wolnego świata, tak zwanego, przecież to jak dwie różne rzeczywistości zupełnie. No ale właśnie, no nie wiem, czy twoim zdaniem możemy powiedzieć w ten sposób, że na Srebrnym Globie to jest takie dzieło telluryczne i to w ogóle ma jakieś kluczowe znaczenie, takie pytania o tożsamość, o dom, o ziemię, o dom jako wartość duchową? Wydaje mi się, że czasy się troszkę zmieniły, prawda? Znaczy nie wiem, czy współcześnie ma to aż takie znaczenie, w sensie takim, że obserwujemy procesy globalizacji i to, o czym pisze, Bauman, prawda, że ludzie zamienili się w koczowników, turystów, którzy nie są zakorzenieni i to jest jakaś forma też pewnej wartości, prawda, że niezakorzenienie jest jakąś wartością, ponieważ łatwiej mogą się dostosowywać do zmienności i płynności rzeczywistości. Natomiast no, z punktu widzenia tych czasów, kiedy film powstawał, zresztą no, może i współcześnie też, bo to przecież też nie jest tak, że wszyscy ulegamy globalizacji i wszyscy jesteśmy nią zachwyceni, prawda, czy tymi procesami upłynnienia rzeczywistości, czy technopłynności, jak to się określa współcześnie. Wydaje mi się, że u Żuławskiego przejawia się to w formie tęsknoty, która ma charakter bardzo paradoksalny. Znaczy on tęskni za, chyba za polskością rzeczywiście i wraca tu nieustannie, a kiedy wraca, to jest strasznie zdenerwowany tym, czym Polska jest, prawda? Znaczy, tak, to widać w wywiadach. Tak, nie wiem, czy był też zachwycony przemianą Polski po roku 80 czy tam 90, czyli tym nowym obliczem Rzeczpospolitej, kiedy zyskaliśmy swobodę i wolność. Też chyba nie bardzo go to zachwycało. No ale oczywiście no, jego potyczki z aparatem socjalistycznym i z panem Wilhelmim, o czym już wspominaliśmy, i to i same losy tego filmu, o którym rozmawiamy, no są jakby ilustracją problemów, jakie Żuławski miał z polskością. Czyli to się opierało na jakiejś idealizacji, moim zdaniem, prawda? Jakiejś tęsknocie za czymś, czego nie ma do końca. Ale no, wydaje mi się, że to w ogóle jest jakiś dramat ogólny nas wszystkich, prawda? No, bardzo często, no, szczególnie prawa strona polityczna w Polsce stawia takie zarzuty artystom, prawda, że oni tutaj polskość szkalują, że nie są patriotyczni. Mi się wydaje, że to jest zadanie artysty. No. Artysta jest po to, żeby obserwować rzeczywistość i ją krytykować. No, od tego jest. On jest diagnostą, prawda? I to jest jego wielkie zadanie. Nieważne, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, prawda? Może się nie podobać, ale to jest trochę jak pójście do lekarza. Idziesz do lekarza i on ci mówi, no niestety ma pan raka. Możemy spróbować coś z tym zrobić, prawda? Prawda jest bardzo niekorzystna, ja się z tym źle poczuję. Ale no przynajmniej zacznę się leczyć, tak? Mhm. Więc z tego punktu widzenia uważam, że Żuławski jest jednym z tych artystów, który kochał Polskę w jakimś sensie, tęsknił za nią. Ale zarazem dostrzegał liczne jej słabości, wprost o tym mówił, twardo o tym opowiadał, prawda? Mhm. Natomiast to doświadczenie dwóch światów, no to jest coś niesłychanego w ogóle. Mi się to nieustannie kojarzy właśnie z science fiction. Wydaje mi się, że to doświadczenie on przelał rzeczywiście na film na Srebrnym Globie, tak? To znaczy funkcjonowanie między dwoma rodzajami zupełnie odmiennej rzeczywistości.
To było jak wyjazd na zachód stąd, bo jakoś z zachodu tutaj ludzie rzadko w drugą stronę jeździli. Można się zastanawiać dlaczego. No to było rzeczywiście jak wyjazd do zupełnie innej rzeczywistości. Do tej krainy Oz, o której wspominasz w swoich zapiskach, prawda? Takiej czarodziejskiej zupełnie. I to doświadczenie jest niezwykle istotne dla wielu twórców polskich. Też mam wrażenie, że Ulema też, mówiłem już o tym, nie będę tego powtarzał, występuje ten motyw, tak? Dwóch światów, odrębnych rzeczywistości. Tak. No, ale to zakorzenienie było dla niego ważne, tak? Tylko że wydaje mi się, że on nie umiał się zakorzenić, nie miał gdzie się zakorzenić, nie, prawda? Znaczy, chciał tu rozbić jakiś obóz, czy właśnie zamieszkać w Polsce, ale nie potrafił po prostu, tak? No, bo nieustannie irytowała ta rzeczywistość. Tak, no to jest taki motyw, który często się przewija w jakichś anegdotach, że przecież byli jacyś tacy intelektualiści, komuniści we Francji, powiedzmy, którzy znali właśnie komunizm z książek Marksa i czasami wystarczyło, żeby przejechali za mur berliński, widzieli ten świat, który był jakimś światem z zupełnie innej planety, no i przestawali być komunistami albo się stawali przynajmniej jakimiś umiarkowanymi komunistami. Jean-Paul Sartre wybrał się do Rosji, tam pokazano piękne wsie, prawda, wszystko wspaniale funkcjonowały, kołchozy. No Sartre, bardzo, no, na tym polegał między innymi jego konflikt z Albertem Camus, prawda, bo Camus, mimo że był rzeczywiście no, lewicowym intelektualistą, to jednak istotna dla niego była prawda na temat rzeczywistości, prawda, znaczy no, Czesław Miłosz o tym pisał, że on z Sartrem w ogóle nie znalazł porozumienia, bo Sartre nie wierzył w jego opowieści. Natomiast Albert Camus stał się przyjacielem Miłosza, prawda? Wysłuchał go. Tak, ale myślę sobie jeszcze też o tym, o czym mówiłeś na temat tego krytykowania i z tym się bardzo zgadzam. Z tym się też zgadzam, bo to mocno koresponduje z takimi moimi doświadczeniami lokalnymi właśnie. Jakby ja, to jest coś takiego, za co ja obrywałem już nie raz, ale jakby w moim przypadku to naprawdę dokładnie tak wygląda, że ja zwykle krytykuję tylko te rzeczy, na których mi zależy. I jakby ta krytyka, ona się wiąże z jakąś troską, to znaczy nie krytykuję rzeczy, które są mi obojętne, bo szkoda mi czasu na to, jakby nie poświęcam na to energii. I wydaje mi się, że tak często jest, pewnie nie zawsze, ale często tak jest, że krytyka jest jakimś wyrazem troski. No i to jedna sprawa, ale też a propos właśnie tych rzeczy, o których mówiłeś, ostatnio sobie przypomniałem kanał Andrzeja Wajdy i tak sobie myślałem w ogóle o kinie i o kinie propagandowym, bo oglądałem też Pancernik Potiomkin, przypominałem go sobie niedawno. Myślałem sobie o tym, czy jest miejsce w kinie na propagandę, bo z tym Pancernikiem Potiomkinem jest tak, że to jest film propagandowy, ale my wiemy, że to jest dobry film, warto go obejrzeć i on jakby ma istotny wkład w kulturę kina. Ale też z tym kanałem przyznam szczerze, że mam problem i on jakieś takie rozterki wzbudził we mnie wewnętrzne. A ten film tutaj nie jest przypadkowy, bo Żuławski nawet jakąś tam pracę napisał, jak się zajmował montażem na temat kanału Wajdy i w ogóle bardzo się pasjonował twórczością Wajdy, był zainspirowany jego postacią. Ale tak sobie myślałem, że właśnie ten kanał to jest obiektywnie biorąc świetny film. Te sceny w kanałach są niesamowite. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale z mojej perspektywy to jest też film propagandowy częściowo. W takim sensie, że on jest nachalny w tej swojej interpretacji powstania warszawskiego i Armii Krajowej. I zastanawiałem się, co z tym zrobić, bo jakby Armii Krajowej nie trzeba interpretować w taki sposób, jak sugeruje Wajda. Bo Wajda interpretuje właśnie to powstanie warszawskie w takim tonie, jakby to był czysty irracjonalizm, że to było po prostu bezsensowne przedsięwzięcie. Moim zdaniem można to interpretować zupełnie inaczej. Można w tym widzieć jakąś wzniosłość i sens. Ale też pomyślałem sobie, tak jak mówisz, mówiłeś o tych twórcach właśnie, że oni mają prawo krytykować. No jakby twórca ma prawo wyrazić swoją opinię i tak jak rozmawialiśmy w tej poprzedniej rozmowie, kultura jest bardzo pojemna i się składa z wielu punktów widzenia, z wielu głosów i no i ja też jakby tak sądzę, że nie muszę się z czymś zgadzać, ale jest na to miejsce w kulturze. Z tym jest pewien problem, prawda? Bo akurat w momencie, kiedy powstawał kanał Wajdy, no to mieliśmy dość jednoznaczny kontekst polityczno-historyczny w Polsce
i innych filmów nie dałoby się prawdopodobnie w ogóle zrobić, tak? Znaczy, jeżeli w ogóle poruszać ten temat, to można było poruszyć go tylko w taki sposób, bo inaczej cenzura by go zatrzymała. Natomiast wydaje mi się, że stanowisko Wajdy akurat w tym sporze takie było rzeczywiście, tak? Znaczy, on uważał, że Powstanie Warszawskie było złą decyzją. Zresztą bardzo wielu, na przykład Bartoszewski, prawda? Bardzo wielu różnych ludzi uważało podobnie. Natomiast wydaje mi się, że jest też możliwy oczywiście inny punkt widzenia, inne stanowisko, mówiące, że ten akt sprzeciwu był pewną koniecznością historyczną, on musiał nastąpić. To była mi się wydaje, że tam działały pewne determinizmy historyczne, że za długo ta młodzież była stłumiona, prawda, przez okupację hitlerowską i to musiało eksplodować wcześniej czy później. Poza tym spieszyli się nim, żeby zdążyć, nim Rosjanie wejdą do Warszawy, prawda? To też było dość istotne. I z późniejszego jakby punktu widzenia okazuje się, że mieli sporo racji. Aczkolwiek to pewnie też by nic nie zmieniło, mam wrażenie. Takie było rozdanie historyczne niestety, bardzo niekorzystne dla Polski. Trudno moim zdaniem też uznać, że ten film akurat, bo ten kontekst historyczny ma tu znaczenie. Kiedy powstał film, prawda? Że wtedy ten film miał znaczenie takiej krytyki uczciwej. Może on był nieco nieuczciwy, ponieważ powstawał w tamtym kontekście historycznym, prawda? I po prostu inne głosy nie były dopuszczane za bardzo do głosu w przestrzeni publicznej. Na to też trzeba zwrócić uwagę, mam wrażenie. Tak, to jest też interesujące w kontekście tego, co Żuławski mówił na temat Andrzeja Wajdy, bo on się wypowiadał na jego temat w taki sposób, że Wajda miał taki instynkt, miał wyczucie, co można mówić i kiedy. I Żuławski twierdził, że to był taki instynkt, którego on był pozbawiony akurat i w związku z tym jego wyrzucano z Polski, a Wajda nie. I Wajda w pewnym sensie naruszał pewne granice tego, co można powiedzieć, a co nie, ale robił to w subtelny sposób, w taki, że też mógł się cieszyć uznaniem władzy, niezależnie od tego, jak ta władza się zmieniała. Wajda rzeczywiście miał takie wyczucie, a poza tym był wielkim artystą, dlatego też mu nie odbierajmy, prawda? To jeden z największych naszych reżyserów. Wajda, jak wysoko na tej twojej liście jest? Nie pamiętam, czy się dzisiaj pojawiło jego nazwisko, jak zaglądałeś do zeszytu. Wysoko, tak. Pojawił się. Jeden rok wygrał, tylko już nie pamiętam, który. A mogę ci powiedzieć właściwie. Mam to pod ręką. Wygrał w roku 1991 u mnie. Nie, 94. Ale nie wiem, czy ty widziałeś takie fragmenty w tej książce w wywiadzie Rzece z Żuławskim. Żuławski tam opowiada o tym, że bardzo często było tak, że filmy w zasadzie robili operatorzy i że oni mieli ogromny wkład w film. I twierdził, że tak wielokrotnie też było na planach u Wajdy, że tak naprawdę to operator robił film. I pamiętam, nie pamiętam teraz, o jakim filmie on wspomina, ale twierdzi, że jakiś tam film Wajdy jest słaby. I to dlatego, że to sam Wajda, jeszcze pod wpływem relacji z Beatą Tyszkiewicz, która chciała, żeby on sam to wszystko robił i on podobno sam zaczął robić film i sam zaczął tam zarządzać pracą operatora i to podobno mu nie wyszło najlepiej, a Żuławski sugeruje, że te pozostałe filmy były dobre, w związku z tym, że ten jego wpływ był ograniczony i operator miał wolną rękę. Wiesz, to są takie opowieści, które mi się kojarzą ze świadkiem science fiction, pisarzy, który dość dobrze znam. To też takie plotki różne chodzą, nieprzyjemne na temat tego, kto, jak, w jakich okolicznościach. No, nie warto chyba na to zawracać sobie tym głowy. Niestety, moim zdaniem, Żuławski bardzo często popada w takie dygresje. Jego wypowiedź na temat Tyszkiewicz jest bardzo nieelegancka, moim zdaniem, niepotrzebna zupełnie. Zresztą kilka takich wypowiedzi tam jest. No ale on taki był, chyba nic nie mógł z tym zrobić, prawda? Trochę nadproduktywny w swoich sądach, mam wrażenie. Okej, ale wracając do tej kwestii zakorzenienia ziemi jako domu, ja sobie myślałem o tym, jak to oceniać i są takie fragmenty w tym filmie. Jest taka scena, kiedy dziecko, to jest Tomasz II, podchodzi do Marka i pyta, co to jest naprawdę ziemia? I Marek odpowiada, ziemia to jest to, co ja czuję do ciebie. I wydaje mi się, że w tej scenie widzimy, że jeżeli Żuławski na Srebrnym Globie mówi o zakorzenieniu, no to też tak jak w innych przypadkach, w takim sensie ogólnym, jakimś metafizycznym, to nie chodzi dokładnie o planetę, tylko chodzi w ogóle o jakąś taką potrzebę zakorzenienia w człowieku, która rozmaite formy może przybierać. I to mi się skojarzyło, bo ja też częściowo się ostatnio zajmowałem podobną problematyką,
jak wróciłem tutaj do Słupska, do swojego rodzinnego miasta, to był chyba pierwszy wykład, który miałem okazję poprowadzić i miałem swobodę wyboru tematu. Mogłem poprowadzić wykład na dowolny temat, bo mi tam zaproponowano w jednym miejscu i poprowadziłem wykład pod tytułem Fenomenologia zamieszkiwania i opowiadałem właśnie o tym, czym jest zamieszkiwanie w takim sensie filozoficznym i pamiętam, że ten wykład się zaczynał od czegoś, co mnie też zawsze bardzo fascynowało, od takiego sformułowania Martina Heideggera, że człowiek jest istotą zamieszkującą, czy jakby sposobem bycia śmiertelnych na ziemi jest zamieszkiwanie. Jakieś takie fragmenty się pojawiają u Heideggera. No i co to znaczy? I to może oznaczać rozmaite rzeczy. To nie chodzi o zamieszkiwanie w takim sensie, że mieszkasz w domu pod dachem, w takim sensie fizycznym. I ja potem w tej fenomenologii zamieszkiwania, w tym wykładzie, nad tym się zastanawiałem, że właśnie człowiek jest istotą jakby nieskończenie skomplikowaną, wielowarstwową i że on mieszka w wielu obszarach, bo w pewnym sensie dosłownie mieszka w jakimś domu. Dom może mieć też wartość duchową właśnie. Pamiętam, że jest taki artykuł Bogusława Wolniewicza o wartość domu jako czymś, co posiada wartość duchową, ale moim zdaniem jest tak, że człowiek też buduje sobie dom i buduje sobie swój świat z relacji międzyludzkich, że on mieszka poza tym w jakiejś wspólnocie, ale też mieszka w jakimś świecie wartości, powiedzmy, też buduje sobie jakby fundamenty tego swojego świata z wartości i że dosłownie możemy mówić, że to są takie różne wymiary, w których człowiek zamieszkuje. I ja właśnie tego Żuławskiego, jakby tego wypowiedzi na Srebrnym Globie chyba w podobnym kluczu bym odczytywał, nie wiem, czy się zgodzisz, że ten film dotyczy potrzeby zamieszkiwania, ale właśnie jakby w różnych sferach, być może w sferze wartości, być może w sferze relacji, być może w sferze poszukiwania jakichś uczuć, czyli jakby zamieszkiwania pomiędzy tobą a drugą osobą, jakąś kobietą, być może to też jakiś taki motyw, który stale się przewija w twórczości Żuławskiego, więc ten film chyba jest o takim głodzie jakiegoś zakorzenienia, ale my tak naprawdę ostatecznie nie wiemy, co to jest za zakorzenienie i w czym człowiek ma zapuszczać korzenie. No, on w rozmaitych rzeczach zapuszcza je. Mi się wydaje, że to jest właśnie bardziej opowieść o tym, że tego się nie da zrobić. To znaczy, to jest opowieść o potrzebie, tak, która jest uniwersalna i która no, rozdziera samego Żuławskiego, a zarazem jest to opowieść o tym, że tego się nie da uczynić, tak? Tych korzeni nie da się zapuścić, nie da się poczuć u siebie do końca, prawda? Nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest. Cały czas tęsknimy za czymś innym. No, to jest ta nieustanna opowieść, to jest ta nieustanna droga też, którą odbywamy. Natomiast rzeczywiście, no, tęsknimy za stałością. To jest, mówiłem o tym już wielokrotnie, prawda? Że to jest ten paradoks ludzkiej natury. Tęsknota za ustaleniem samego siebie, tak? Zdefiniowaniem siebie, zdefiniowaniem swoich potrzeb, ukorzenienia się w rzeczywistości. A zarazem w momencie, w którym niby się to wszystko dzieje, niby to wszystko następuje, my zaczynamy odczuwać dyskomfort jakiejś jednostajności, albo nam się przestaje to wszystko podobać po prostu z jakiegoś powodu. No to samo z tymi, jak już wspomniałeś o tych kobietach Żuławskiego, no to jest przecież idealna ilustracja, prawda? To jego nieustanne poszukiwanie jakichś idealnych kobiet, nieustanne rozczarowania. Też ten brak ukorzenienia z tego punktu widzenia, już nie ma sensu plotkować na ten temat, no ale po prostu tak było, prawda? I to w jego filmach to też widać, tak? Ten element rozczarowania właśnie nieustannego. Tak, ale jeśli chodzi o te kobiety, to powiem ci, że teraz właśnie jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to rozmawiałem z koleżanką i wspominałem jej, że czytam książkę, czytam wywiad z Żuławskim, oglądam te jego filmy i że się w to wciągnąłem. A ona mi napisała, że ona nie jest zainteresowana, bo nie ogląda filmów starych, mizoginistycznych facetów. I właśnie myślałem sobie o tych oskarżeniach, o tą mizoginię i ja się z tym nie zgadzam. Znaczy nie zgadzam się z pewnym aspektem tej sprawy. Częściowo się zgadzam, no jakby rozumiem, z czego taka wątpliwość wynika. I to prawda, że te wypowiedzi na temat kobiet Żuławskiego są straszne w wielu przypadkach. Ale pamiętam, że w tej poprzedniej rozmowie, jak jeszcze rozmawialiśmy o formie filmu, to ty wtedy podkreślałeś, że to kino Żuławskiego jest bardzo subiektywne, że tak naprawdę on pokazuje swój stosunek do pewnych rzeczy, że to nie jest obiektywizm, że to jest subiektywizm i to taki świadomy, jeszcze Żuławski sam to uwypukla w pewnych sytuacjach. No i właśnie te kobiety wszystkie w zasadzie w jego filmach, one w podobny sposób wyglądają i ja to rozumiem tak, jakby to też jest
moim zdaniem to przemawia na rzecz Żuławskiego, trochę to go trochę usprawiedliwia. Wydaje mi się, że Żuławski w swoich filmach on nie pokazuje, nie próbuje nawet pokazywać, kim jest kobieta, nie pokazuje kobiety jako takiej, tylko on pokazuje jakby swój stosunek do kobiet, czy stosunek mężczyzny do kobiety na takim poziomie właśnie jakimś prawie metafizycznym, w takim sensie, że ta kobieta to jest tylko taki punkt zaczepienia w jego filmach i ona balansuje pomiędzy jakąś demonicznością i świętością w zasadzie i my widzimy takie przemieszczanie się pomiędzy tymi biegunami, ale to jest właśnie jakieś takie skrajnie subiektywne w takim sensie, że moim zdaniem to nie jest tak, że Żuławski w taki sposób widzi kobietę i on chce powiedzieć, że kobieta jest taką istotą, tylko on pokazuje te wszystkie, pokazuje ją przez pryzmat jakichś największych lęków i największych nadziei, które są w mężczyźnie właśnie. W takim sensie, że kobieta jest jakimś problematem największym dla mężczyzny i Żuławski to z takiej bardzo subiektywnej perspektywy pokazuje, jak wygląda ten problemat i jaka to jest właśnie taka szamotanina mężczyzny w stosunku do kobiety, którą on też postrzega jako coś takiego, nie wiem, właśnie jako istotę metafizyczną taką, która ma mu dać uzupełnienie, jakieś takie zbawienie, takie uzupełnienie jak tam u Platona właśnie, jak ta druga część przeciętej na pół istoty. Czy ja bym rozdzielił jego wypowiedzi, które bardzo często są nieprzemyślane moim zdaniem, od jego twórczości. Natomiast twórczość jest zawsze subiektywna. Zarazem twórczość jest przetworzeniem pewnych doświadczeń własnych na język sztuki, prawda? Jego doświadczenia z kobietami no, były różne. Natomiast ja w ogóle nie wiem, czy te doświadczenia przekładają się na obraz kobiet w jego filmie. No pewnie do pewnego stopnia tak, bo to zawsze jest rzeczywiście jakaś tam forma no właśnie przetworzenia rzeczywistości, przetworzenia swoich doświadczeń. Ja miałem dość podobną historię, pamiętam w szkole miałem spotkanie autorskie z młodzieżą i pani bibliotekarka zadała sobie trud, czytając moje teksty i wynalazła tam jakieś złe opinie wypowiadane przez bohaterów tej książki na temat kobiet, bo akurat, nie wiem, zerwał z kobietą jakiś bohater. Ja mówię, ale to nie są moje poglądy, są poglądy moich postaci, prawda? Mhm. Postaci są wieloaspektowe, przedstawiają różne aspekty rzeczywistości, różne poglądy. Kobiety też mogą przedstawiać swoje poglądy w tych utworach. No w ogóle to oskarżenie o mizoginizm moim zdaniem jest tutaj jakimś no, nieporozumieniem, prawda? No jest to poszukiwanie prawdy na temat świata, na temat stosunków międzyludzkich i tak dalej. No, artysta w taki oto sposób właśnie to przetwarza. W sztuce on nie bardzo nad tym trochę, mam wrażenie, panuje, prawda? Bo mhm. intuicjonistą i on po prostu przelewa na kamerę to, co w nim siedzi, tak? Okej, okay. Myślę, że to, co powiedziałeś, to też stanowi dobry pomost, który nas prowadzi do trochę innego wątku. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o takiej opozycji transcendencja-immanencja, która pobrzmiewa w tym filmie. Wydaje mi się, że ta druga strona morza, ta strona, po której Szernowie żyją, ona właśnie ma ilustrować jakąś transcendencję. To wszystko znowu się rozgrywa na takim bardzo ogólnym poziomie. No ale dlaczego to koresponduje z tymi kobietami? Moim zdaniem dlatego, że jak poznajemy historię Marka w filmie Na Srebrnym Globie, to dowiadujemy się, że opuściła go jakaś kobieta i że on tutaj przybył po rozstaniu i to w ogóle jest przepowiedziane w tej przepowiedni, którą znają mieszkańcy tej planety. I to jest tak, że Marek jakby on uciekał skądś. O tym też pamiętam, że rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie. I on ucieka też właśnie w związku z tą relacją nieszczęśliwą. I wiemy, że to koresponduje z tymi doświadczeniami Żuławskiego, który stracił rodzinę, rozstawał się z Małgorzatą Braunek. Marek mówi w filmie w ten sposób. Ja tu przybyłem z ułomności serca. Mnie zdradziła jedyna kobieta, którą kochałem. Taka jest władza innych nad nami. I to jest właśnie ciekawe, taki motyw właśnie takiego straumatyzowania po rozstaniu, które Marek jakby pragnął uleczyć, to jak to, co obserwujemy w filmie, to jakby było jakieś takie, nie wiem, próby zrobienia z sobą czegoś po tej ucieczce, po tym rozstaniu. Taki Marek, który balansuje wręcz na granicy obłędu. No ale jakby w tym kontekście właśnie takie pytanie chciałem postawić. O to, czy to jest coś takiego robią bohaterowie Żuławskiego filmu Na Srebrnym Globie. Wydaje mi się, że to jest takie poszukiwanie innego świata, że tutaj jest takie zawarte pragnienie transcendencji, jakiegoś takiego właśnie o tym czarnoksiężniku z Krainy Oz wspominałeś, tego, co jest po drugiej stronie tęczy, że
jakby bohaterowie mają takie pragnienie, że przychodzą, ten punkt wyjścia jest zły, uciekają od czegoś i chcieliby jakiejś tam transcendencji sięgnąć. Co Żuławski mówi na ten temat? Bo on chyba mówi tylko o tym znowu, że są takie potrzeby w nas, ale że nie można ich spełnić. Tak, ja mam takie wrażenie też. To znaczy, i ten film jest o tym właśnie, bo ten Czarnoksiężnik z Krainy Oz to jest twój przykład, bo znalazłem to w tych notatkach, które mi przysłałeś tak. swoich, zresztą są one bardzo interesujące. Ale ja nie wiem, czy ty czytałeś tę książkę Bauma, albo widziałeś film, ponieważ widziałem film tylko. Czarnoksiężnik z Krainy Oz okazuje się oszustem, prawda? To jest taki kuglarz, który robi przedstawienie znowu. Tak? To jest taki performance. On udaje wielkiego czarownika, a tak naprawdę jest takim gościem, który przypadkowo trafił do tej krainy. Jest takim małym oszustem. Co prawda jest to postać pozytywna, dobrotliwa i tak dalej, ale on tworzy przedstawienie, tak? Który imituje tajemniczość, imituje jakieś rzeczywiste moce, których nie ma, nie posiada. I dlatego ten przykład wydaje mi się dobry, tak? Znaczy w tym sensie właśnie, że owszem, my szukamy, marzymy i bohaterowie też, tam jest ta druga strona morza, najpierw jest oczywiście inna planeta, prawda? Jako taka obiekt naszego eksodusu, poszukiwania nowej ziemi, świętej ziemi, na której się zakorzenimy i stworzymy nowy świat. I oczywiście jak zwykle nic z tego nie wynika, bo dźwigamy ze sobą swoje, za przeproszeniem, bebechy, prawda? To co w nas jest. I nie zmieniamy się przez to, że przenosimy się na inną planetę i nie zmieniamy się przez to, że przepłyniemy morze, tylko pozostajemy ludźmi z całym dobrodziejstwem i przekleństwem, jakie ze sobą przynosimy, prawda, inwentarza. I tyle. No i wydaje mi się, że właśnie o tym jest ta opowieść, prawda, znów o tęsknocie, która nie jest zaspokajana, która nie jest spełniana. Tak? Tęsknimy za tajemnicą, za innością, za nowością, za rozpoczęciem, nowym początkiem i nic z tego nie wychodzi z powodu wyżej opisanych. Tak, właśnie odnosiłem wrażenie, że tak to Żuławski chyba diagnozuje. Mówiliśmy o tej gnozie i jakby w gnozie występuje taki element, że jakby człowiek może odkryć jakąś prawdę tam w ramach takiej introspekcyjnej podróży. Też mówiliśmy o tym, że tą wyprawę na inną planetę można traktować jako takie metaforyczne przedstawienie takiej introspekcyjnej podróży i że to odkrycie takiej wewnętrznej prawdy miałoby człowiekowi dać jakieś ukojenie, jakieś zbawienie, że on może taki stan właśnie jakiegoś zbawienia czy quasi zbawienia osiągnąć poprzez odzyskanie pewnej wiedzy w ramach właśnie jakiejś takiej podróży introspekcyjnej. I to też można postrzegać w taki sposób, że człowiek się przedostanie na jakąś drugą stronę, na drugą stronę tęczy, drugą stronę morza. Ale właśnie Żuławski jakby nie wierzył w to. Jakby on tylko mówił o tym, że w ludziach są takie pragnienia. Są w filmie Na Srebrnym Globie takie sceny, kiedy bohaterowie rozmawiają z tymi takimi Indianami, których widzimy w pierwszych scenach i później. I jeden z nich mówi: tam nic, tu wszystko. W takim sensie, że jakby ludzie mają potrzebę transcendencji, ale tak naprawdę są uwięzieni na obszarze immanencji zawsze. I nawet jak wykonują te praktyki religijne, wykonują jakieś takie gesty, tak jak rozmawialiśmy o tym szamanizmie, związkach szamanizmu z aktorstwem, takie magiczne gesty, które miałyby otworzyć niebo w zasadzie. Ludzie mają potrzebę, żeby coś takiego robić, no ale to niebo się nie otwiera. To zawsze są znaki, które mają odsyłać do czegoś i my możemy wierzyć w to, że one odsyłają, ale nie widzimy tej drugiej strony, nie widzimy jakiegoś takiego sakralnego elementu. Świat wciąż pozostaje, tak jak mówiliśmy, obojętny, niemy, Bóg milczy nadal. To jest jakaś kwestia wiary. Ja mówiłem też w tej naszej poprzedniej rozmowie, że moim zdaniem ten tekst Wilhelma Reicha, książka pod tytułem Mordercy Chrystusa i rozdział, pierwszy rozdział pod tytułem Pułapka, świetnie ilustruje te różne rzeczy, o których Żuławski mówi w filmie Na Srebrnym Globie. Chciałem dwa fragmenty z tej książki przeczytać właśnie z tego rozdziału. Tak pisze Wilhelm Reich. Na zewnątrz pułapki, tuż obok, jest żywe życie. Wszędzie wokół nas, we wszystkim, co oko widzi, ucho słyszy i nos czuje. Dla ofiar pułapki jest ono źródłem wiecznej udręki, godnej tantala. Widzisz je, czujesz je, wąchasz je, wiecznie tęsknisz do niego, a jednak nigdy, przenigdy nie możesz wyjść za mury. To trochę takie wrażenie, jakby coś takiego, jakby
w podobny sposób się czuli bohaterowie filmu Żuławskiego, że gdzieś na zewnątrz jest jakieś pełniejsze życie i oni chcieliby coś przekroczyć, przekroczyć samych siebie, żeby jakąś satysfakcję uzyskać i nie mogą. No a z drugiej strony pisze Reich, i to inny cytat, gdziekolwiek spojrzeć, ludzie kręcą się w koło, jakby schwytani w pułapkę, daremnie i desperacko szukając wyjścia. Sednem sprawy zawsze jest i będzie znalezienie wyjścia z pułapki. Wyjścia z pułapki na bezkresną, otwartą przestrzeń, tak pisał Reich. No i właśnie, według mnie to koresponduje całkiem dobrze z tym, co Marek przecież jakoś ucieleśnia. Właśnie takie pragnienie jakiegoś pełniejszego życia, jakiejś ucieczki z pułapki, które pozostaje niespełnione do samego końca, i Żuławski od tego zaczyna i na tym kończy. Kończy też na tej błąkaninie, prawda, jakby niespełnionych oczekiwaniach. Tak, tak to wygląda. No, ten cytat tam, nic, tu wszystko, prawda, to rzeczywiście się, mi się to kojarzy z tym, co Eliade pisał. Mówiliśmy też o tym, że jak tworzymy miejsce święte, to to jest miejsce, które jest nazwane, uświęcone, swoje, własne, swojskie, prawda? I my się czujemy dobrze w takim miejscu. Natomiast właśnie wyjście poza ten obręb, to jest wyjście w chaos, prawda? To jest wyjście w coś, co jest nienazwane, coś, co jest niedookreślone, nie wiadomo, co tam jest, tam się coś czai złego, obcego i tak dalej, ale zarazem nas tam ciągnie, prawda? To jest ta sprzeczność, chcę przekroczyć siebie, przekroczyć te naturalne granice nas samych, ale zarazem czujemy się świetnie, no, ze sobą, tu i teraz, w tym miejscu, prawda? No i taki, wydaje mi się, korkociąg wrażeń się tu tworzy. Dobra, to chciałem, żebyśmy w tym kontekście przeszli właśnie do tej religii, jeszcze przez chwilę o niej porozmawiali. O tym też rozmawialiśmy już więcej w naszej poprzedniej rozmowie, że to jest film, który ukazuje nam jakby jednocześnie religię i antyreligię, taką ambiwalencję religii. On w pewnym sensie chyba o tym opowiada, o ambiwalencji tego, czym religia jest i czym wiara jest. Bo z jednej strony on pokazuje, jak religia instytucjonalna się degeneruje, a z drugiej strony człowiek jest ukazany jako istota mitotwórcza, religiotwórcza, bogobojna, co właśnie też wzbudziło protest tych władz komunistycznych. I ja sobie wypisałem, pamiętam w jakimś tekście napisałem w taki sposób, to taka myśl zainspirowana Heideggerem bardzo, ale ona mi utkwiła w pamięci, że ludzkie istnienie pozostaje rozpięte między ziemią a niebem, nawet jeśli to drugie okazuje się puste. I wydaje mi się, że to też całkiem dobrze pasuje do filmu Żuławskiego, właśnie do takiej idei, że człowiek jest istotą religijną, jest istotą wpatrzoną w niebo, nawet jeżeli tam się nie pojawiają żadne płonące boskie rydwany, to człowiek będzie patrzył w to niebo, bo to się wiąże z jego kondycją ludzką. I ja myślę, że to jest słuszny pogląd, myślę, że tak jest rzeczywiście, że jakby trudno sobie wyobrazić, żeby można było się pozbyć religii, bo ona po prostu się odnosi do jakichś takich elementów w człowieku, do których się nic innego chyba nie odnosi. O tym też rozmawialiśmy krótko, pamiętam, jest taka scena w filmie Na Srebrnym Globie, kiedy Piotr mówi, można myśleć jedynie, gdy się wierzy, nie ma myśli bez wiary, no więc wiarę trzeba chcieć poznać, można wierzyć jedynie, gdy się jest zakorzenionym. I tak dalej, więc tutaj znowu się pojawia to zakorzenienie. No i to jest taka wypowiedź, która bardzo się kojarzy z wypowiedzią świętego Augustyna, wierzę, aby zrozumieć. Jak ty to pojmujesz? Właśnie w takich kategoriach niezbędności wiary, tego, że właśnie wiara jest potrzebna w ogóle jakby do człowiekowi, do myślenia, do jakiegoś porządkowania swojego doświadczenia? No niewątpliwie tak jest, jak mówisz, prawda? Jak mówił święty Augustyn i Żuławski w tych dialogach, które sam stworzył. To znaczy potrzeba religijności jest czymś uniwersalnym. Tutaj nie ma jakby wielkiej dyskusji. To znaczy można próbować pozbyć się religijności i zwalczać jej zewnętrzne objawy, na przykład instytucje, prawda? Kiedy w Rosji radzieckiej likwidowano kościoły, czy przerabiano kościoły na jakieś tam, nie wiem, zbiorniki zboża, czy czegoś takiego, prawda, czy jakieś inne budynki użyteczności społecznej. Natomiast potrzeba religijności zawsze się odzywa w ludziach, ale to w różnych formach, tak? Znaczy, to nie musi być rzeczywiście, nie wiem, mówiłem o tym, to nie musi być wiara w Boga, to nie musi być wiara, nie wiem, w jakieś supranaturalne zjawiska. Może być to wiara w ideę, prawda? Ale ta wiara, rzeczywiście, no trzeba w coś uwierzyć,
żeby to zrozumieć, tak? Żeby to zaczęło mieć znaczenie dla nas jakiekolwiek. Znaczy, bez zaangażowania się jakiegoś głębszego w cokolwiek, my nie jesteśmy w stanie chyba za bardzo funkcjonować, tak? To znaczy, to się wtedy zamienia w jakąś formę no, nihilizmu właśnie, który ma charakter śmiertelny, tak? To jest jakaś choroba wewnętrzna człowieka, który nie ma w sobie żadnych wartości, w które by uwierzył. Więc no, na zasadzie wiary to działa, ale to jest głęboko paradoksalne zarazem, prawda? Bo my sobie bardzo często tłumaczymy niektóre nasze wybory w sposób racjonalny, a one do końca racjonalne nie są. Tak? Znaczy to, że wierzymy w coś, stanowi o sile naszych przekonań, ale być może zarazem stanowi o tym, że gdzieś tam w jądrze tego wszystkiego jest element irracjonalny zupełnie, prawda? Trudny do wytłumaczenia właśnie racjonalnego. Więc oczywiście w tym sformułowaniu wierzę, żebym zrozumiał, ale to ma dalszy ciąg, prawda? Rozumiem, żeby wierzyć też. To moim zdaniem mieści w sobie no, pewien element takiego paradoksu znowu. No. To takie moje ulubione słowo przy okazji naszej rozmowy przy tym filmie, ale ono cały czas no, jakoś tak wyskakuje ze mnie, bo wydaje mi się, że ten film ma w sobie wiele właśnie takich wewnętrznych sprzeczności, paradoksów, ale to akurat dobrze, tak? O nim świadczy. Tak, no to trochę tak jak rozmawialiśmy, porównując to kina Żuławskiego do kina Davida Lyncha, prawda? Że te filmy raczej mnożą jakieś paradoksy niż odpowiadają na cokolwiek. No ale z tą wiarą też chyba jest tak, że to jest w ogóle bardzo takie ogólne pojęcie, wiara, prawda? Jakby, co to jest wiara? To moglibyśmy jakąś osobną rozmowę poprowadzić na ten temat. Mi się to kojarzy z taką anegdotą, którą przywołuję często, jak na początku studiów filozoficznych mieliśmy epistemologię, to przyszedł nasz nauczyciel i zapytał, skąd pochodzą nasze przekonania, skąd pochodzą ludzkie przekonania. I studenci zaczęli mówić, że z doświadczenia. A on mówi, że nie z doświadczenia, że jak się zastanowimy nad naszymi przekonaniami, że on zachęca, żeby zwrócić na to uwagę, to się okaże, że 95% naszych przekonań pochodzi z autorytetu i pochodzi z różnych form wiary. No i to taki wątek, który często się przewija przecież w tekstach filozoficznych. Pamiętam, że William James o tym pisał, że właśnie jak pisał o tym, że my powinniśmy przyjąć religię, przyjąć wiarę ze względów pragmatycznych, że my tak naprawdę jesteśmy, że wierzymy w rozmaite rzeczy. Na coś takiego się przecież zwraca uwagę, że jeżeli ktoś jest radykalnym ateistą, to jakby radykalny ateizm, który jakby wiąże się ze stwierdzeniem, że Bóg nie istnieje, takim apodyktycznym, on jest pewną formą dogmatyzmu, niewątpliwie, bo to jest jakby roszczenie do posiadania wiedzy, której się nie posiada w rzeczywistości i też jest jakąś formą wiary, więc właśnie tą wiarę można odszukać nawet w takich miejscach, gdzie wydawałoby się, że ludzie ją wykorzenili zupełnie. Ona tam jest zakorzeniona, cały czas tkwi. I często się okazuje, że gdzie mamy jakiekolwiek przekonania, takie apodyktycznie wypowiadane, tam mamy właśnie ten element wiary, prawda? Pełna zgoda, tak. Chciałem cię w tym kontekście zapytać o to, o czym właśnie już wspominaliśmy krótko, o czym miałeś opowiedzieć, czyli o to, jak tematyka religijna mieści się w tradycji polskiej fantastyki. Próbuję bardzo syntetycznie się wypowiedzieć, bo mi się wydaje, że powieść Żuławskiego, ta trylogia cała, ja przyznam, że jestem w trakcie przypominania sobie dopiero na razie pierwszego tomu, zamierzam też dwa kolejne przeczytać. Ona się właśnie wpisuje w tę historię jakby polskiej fantastyki, która łączy się w sposób dość paradoksalny oczywiście z metafizyką jako tematyką, która jest podejmowana w literaturze science fiction. No, trzeba by zacząć chyba od tego, że fantastyka naukowa, która no, sięga korzeniami dość głęboko, ale jako gatunek wykrystalizowała się na początku XX wieku mniej więcej w Stanach Zjednoczonych, właściwie u swoich korzeni miała pewne podejście pozytywistyczne, takie bardzo scjentologiczne, prawda? To znaczy to była literatura, która nie miała w sobie żadnego albo nie chciała mieć tak, w swoich założeniach tego pierwiastka religijnego, a wręcz przeciwnie, starała się rzeczywistość tłumaczyć w sposób naukowy, racjonalny i te pierwsze utwory rzeczywiście w takim duchu były utrzymane. Natomiast w pewnym momencie doszło do, no nie wiem, do jakiegoś rodzaju
trochę jak to ujmują gnostycy, takiego skażenia tej czystej science fiction tymi elementami metafizyki, prawda? I ona rzeczywiście zaczęła występować dość obficie. No, z literatury światowej wymieniłbym takich autorów jak Philip Dick oczywiście, którego takie akcenty gnostyczne występują niezwykle często w takich powieściach jak Ubik, Trzy stygmaty Palmera Eldritcha i wiele, wiele innych. Philip Dick był bardzo ważnym pisarzem dla polskich autorów, ponieważ mocno się na nim wzorowali. Lem i Dick to byli tacy jakby pionierzy, moim zdaniem, którzy odcisnęli istotne piętno na rozwoju polskiej fantastyki. Oczywiście Clyde Stapes-Lewis, Tolkien, jest też taka słynna powieść, nie wiem czy słyszałeś, Waltera Millera, Kantyczka dla Leibowica, która opowiada o zakładzie atomowej i opowiada o tym, że jedyną instytucją, a propos tej naszej dyskusji o instytucjonalizmie Kościoła, był Kościół katolicki, prawda, który przetrwał instytucjonalnie zagładę i organizuje rzeczywistość, prawda? To jest dość interesujące i pojawia się tam zakon, który oczywiście kopiuje wiedzę, która gdzieś tam przetrwała, natomiast to nie jest kopiowanie, tak jak to miało miejsce w średniowieczu starożytnych mędrców, tylko jest to kopiowanie na przykład instrukcji obsługi odkurzacza, prawda? I takich różnych szpargałów, które są odnajdowane, ale to okazuje się później istotne, ponieważ na tej podstawie odtwarza się technologię, która notabene znowu doprowadza do zagłady naszej cywilizacji. Prawda? Taki paradoks jest tutaj. No ale przechodząc już rzeczywiście do polskich nazwisk, no to oczywiście Lem. Ja mam tu stare wydanie Cybeliady, moje ukochane. Z dzieciństwa jest porysowany przeze mnie, pokolorowany w ogóle, prawda, z ilustracjami Mroza. Stanisław Lem deklarował się niejednokrotnie jako ateista w różnych okresach swojego życia, ale ateista, który też zawsze zaznaczał, miał ogromny szacunek dla instytucji Kościoła, dla papieża Jana Pawła II i tak dalej, prawda, więc on zawsze to zaznaczał. Natomiast w jego twórczości to wcale nie jest jednoznaczne, ponieważ no, on tworzył takie różne modelowe sytuacje, to słyną z takich modelowych rozwiązań, gdzie na przykład jakiś konstruktor tworzy rzeczywistość wirtualną, prawda, którą on wymyślił właściwie, tylko inaczej ją nazywał, fantomatyką. I w ramach tej rzeczywistości wirtualnej ten konstruktor okazuje się takim demiurgiem, czyli tworzy byty, które są świadome, funkcjonują i zastanawiają się nad sensem swojego istnienia, tworzą hipotezy na temat Boga, prawda, jaki on jest. Okazuje się, że jest taki, a nie inny. To jest jakiś facet, który tam sobie, no jest genialnym konstruktorem, ale jego właściwości etyczne czy moralne są, no powiedziałbym, wątpliwe na przykład, prawda. Czyli to jest typowa figura kalekiego Boga, który przewija się właściwie przez twórczość Stanisława Lema. No, warto wspomnieć o Marku Oramusie i jego powieści Arsenał, która nawiązuje do Lema, do Solaris. Tam mamy spotkanie z taką kosmiczną sondą, która przejawia boskie właściwości, przerasta ludzkość pod każdym względem. Wspominałem o Wiśniewskim Snergu, jego powieści Według Łotra, bardzo interesującej. Warto wspomnieć o Robocie, bardzo świetnej książce, w której mamy teorię nadistot, tak? Znaczy teorię gradacji naszego odbierania rzeczywistości, prawda? To była obsesyjna jego jakby koncepcja, to znaczy nie można nawiązać, nawet zaobserwować rozumu wyższego rzędu, tak? To znaczy tak jak kura nie jest w stanie zdać sobie sprawy z nadrzędności człowieka nad nią, ponieważ no, jej świadomość tak nie funkcjonuje na takim poziomie, to wyobraźmy sobie nadistoty przewyższające nas w równym stopniu. My też nie jesteśmy w stanie ani ich spostrzec, ani zrozumieć. Trochę jak Bóg, prawda? To jest takie, mam wrażenie, metafizyczne ujęcie obcości właśnie tutaj. No i z pisarzy bardziej współczesnych, no to myślę, warto wymienić Huberata, Marka, świetnego pisarza. Janusza Cyrana, jego opowiadanie Jeruzalem, w którym mamy alternatywną wersję męki Chrystusa. Chrystus schodzi z krzyża,
i przejmuje jakby w swoje ręce losy świata, prawda, i okazuje się trochę dyktatorem. Więc oczywiście to jest teza, że Chrystus musiał skończyć na krzyżu, musiał cierpieć, musiał odkupić świat, bo inaczej ten świat poszedłby w zupełnie inną stronę, dużo gorszą. I z bardziej współczesnych pisarzy, Wojciecha Szydę, to jest akurat zbiór jego apokryficznych, bardzo świeży. Jest sam autor, z tego co wiem, jeszcze nie ma tej książki. Olbrzymka z Wyspy. Dzisiaj jest spotkanie autorskie w Poznaniu. To jest poznański pisarz, Wojtek Szyda. Bardzo ortodoksyjny, tak, w tym sensie, że taki obrońca chrześcijaństwa, ale też bardzo interesujący. Jego twórczość moim zdaniem jest znakomita. Też te nawiązania do twórczości Borgesa występują u niego bardzo intensywnie. I takiej szkatułkowości tych opowieści, fikcyjne życiorysy, bardzo lubię takie akcenty. Natomiast no, oczywiście jest pewnym fenomenem, dlaczego polska fantastyka w tę stronę poszła, prawda? Wydaje mi się, że to było z jednej strony reakcja oczywiście na obowiązujący ateistyczny system w Polsce, który no, miał na bakier trochę z religijnością. Mam na myśli oczywiście tam lata 70. i wcześniej, i 80. XX wieku, kiedy ta reakcja polskich pisarzy no, była taka, że a my właśnie poszukamy sensu w metafizyce, nie w materializmie dialektycznym, prawda? Czyli to była taka kontraideowa, bym powiedział, dość interesująca, tak? Znaczy, to zrodziło cały nurt w tego typu literaturze. Więc te tradycje, ja oczywiście tutaj bardzo skrótowo o tym mówiłem, są dość bogate, prawda? Literatury metafizycznej, odnoszącej się do różnych metareligii. No, na przykład no, ja w swojej twórczości próbuję eksperymentować bardziej. Wojtek Szyda jest bardziej ortodoksyjny. Ja raczej tworzę różne alternatywy religijne, prawda? Znaczy mi się wydaje, że jak sobie wyobrazimy wszechmocną istotę, no to trudno jest ją ograniczyć do jakiejś etyki, prawda? Etyka nie może być granicą dla Boga. Dobro nie może być granicą dla istoty, która wszechogarnia, jeżeli w ogóle jest możliwe jakiekolwiek wszechogarnianie. Więc on musi mieścić w sobie wszystko, prawda? Wszelkie możliwe pierwiastki, jakie sobie wyobrazimy. Dobra, to tak dygresyjnie tylko chciałem wtrącić, bo wydaje mi się, że film Żuławskiego się mieści gdzieś w tym nurcie, mimo że on deklaruje tę antyreligijność, ale antyreligia jest też formą religii, prawda? To o tym warto pamiętać. Tak, z tym byciem poza dobrem a złem to też mi się skojarzyło. Ostatnio sobie przypominałem Obcego Ridleya Scotta. Wiem, że to nie to samo, ale ten Obcy też w pewnym sensie był poza etyką, prawda? W związku z tym, że nie miał sumienia. To nie jako Bóg, ale taka istota doskonała, której doskonałość się wyrażała właśnie w tym, że po prostu jest zaprogramowana na realizację swojego celu i nie ma żadnych obiekcji moralnych. Tak, to prawda. Tak, ale zaczynałeś mówić o jednej rzeczy, która mnie zainteresowała. Ja się w ogóle nie znam na fantastyce, tylko tak bardzo pobieżnie, ale zacząłeś mówić o tym, że to były takie aspiracje z działalnością naukową związane początkowo, że to wszystko się miało karmić takim dyskursem naukowym, a potem zaczęło skręcać w kierunku dyskursu religijnego. Przepraszam, że ci przerwę. Tak? To nie jest tak, że fantastyka cała skręciła, tak? To był nurt. Ale tak subiektywnie tylko takie skojarzenie mi się narzuciło, bo ja w ogóle właśnie nawet w tej rozmowie już wspominałem o takiej książce Leszka Kołakowskiego Obecność mitu i to jest książka, z którą ja się zgadzam głęboko. Tam Kołakowski pisze o tym, że człowiek jest istotą mitotwórczą właśnie, że to nie jest tak, że możemy sobie wyobrażać, że ludzie kiedyś tworzyli mity tam w antyku powiedzmy, a później je porzucili i wkroczyli na jakieś takie stadium tylko racjonalnego myślenia. Kołakowski zwraca uwagę na to, że my tworzymy mity cały czas i że różne dziedziny życia są przesiąknięte mitami, włącznie z nauką, co ciekawe. I ja w ogóle nagrałem taką rozmowę kilka miesięcy temu z Adamem Jankiem na temat filmu Kontakt. To jest chyba Roberta Zemeckisa film, z tego co pamiętam. I właśnie zwracaliśmy uwagę na to, bo to jest film, który dotyczy tego, że naukowcy próbują się porozumieć z obcą cywilizacją. A to jest taki film, który ma strukturę religijną w zasadzie i taką mitologiczną i on nam pokazuje, jak w naukę są wpisane pewne mity. Właśnie na przykład rozmawiamy o tym w tej rozmowie, że
pragnienie nawiązania kontaktu z obcą cywilizacją, ono jest takie przecież stricte religijne właśnie, jakbyśmy jakiegoś zbawienia oczekiwali od tej obcej cywilizacji. I to jest właśnie coś takiego, co mi się kojarzy z fantastyką i z takimi elementami w religii. Ja, jeśli chodzi o Stanisława Lema, to właśnie Solaris mnie kiedyś zachwyciło, a inną książką, która mnie zachwyciła, była książka pod tytułem Głos Pana. I tam jest przecież taki motyw, prawda, że jakby podobny w zasadzie jak w tym kontakcie, że już nie pamiętam, dawno temu ją czytałem, właśnie chciałbym ją sobie przypomnieć, że ludzie odbierają jakiś sygnał od pozaziemskiej cywilizacji, tak, i próbują go odczytać prawie jak jakiś głos taki, no to jest głos z kosmosu, jak głos Boga. Głos Pana jest książką dużo lepszą niż Kontakt Sagana. No, Sagan był też wybitnym naukowcem, twórcą programu SETI, czyli poszukiwania obcych cywilizacji w kosmosie. No i stworzył taką fantazję, moim zdaniem dość mocno opartą na głosie pana Stanisława Lema. Natomiast no, ja się z tobą zgadzam, że ta struktura science fiction jest nawet w tych realizacjach, które mają charakter no, mocno ateistyczny, ona jest trochę teistyczna w tym sensie, że obcy jakby zastępują rolę właśnie bóstw, czy nie wiem, czy sztuczne inteligencje, czy jakiekolwiek inne byty, które przejawiają jakąś nadrzędność sprawczą w stosunku do gatunku Homo sapiens, jawią się jako istoty boskie, prawda, które no, zrealizują nasze pragnienia i zminimalizują nasze cierpienie, bo tego właściwie pragniemy, tak? Technologia, czy właśnie jakiś tam nagły element pojawiający się z zewnątrz, który zmieni zupełnie definicję sytuacji. Co do tej mitotwórczości, no to ja bym powiedział, że no w Stanach Zjednoczonych wytworzono dwa mity, prawda? To znaczy dwie mitologie. To była mitologia westernu i mitologia science fiction właśnie. Znaczy z jednej strony odnoszono się do przeszłości, idealizując ją i zakłamując, to nie ma co ukrywać. No ale na tym też mity polegają trochę, że z jednej strony pokazują pewne uniwersalne zjawiska, prawda? Tłumaczą rzeczywistość, a z drugiej strony idealizują tę rzeczywistość oczywiście. A drugi to był ten skierowany w przyszłość, który miał tłumaczyć ludziom, na czym polega nauka w uproszczony sposób i przedstawiał naukę jako ten element sprawczy, który wszystko naprawi i spowoduje, że świat stanie się lepszy. I to była literatura science fiction, prawda? Mhm. Oczywiście to nie Amerykanie wymyślili fantastykę, ale Amerykanie ją zinstytucjonalizowali, stworzyli pisma, stworzyli no, cały rynek i właściwie zdominowali go zupełnie w pewnym momencie. Dobrze, wracając do samego Żuławskiego, ale trochę pozostając też na obszarze tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, chciałem, żebyśmy przeszli do takiego wątku człowiek jako wytwórca sensu, abstrakcji, wartości bogów. To też przewijało się w tych tematach, które omawialiśmy wcześniej. Ty wspominałeś o tym, jaki był stosunek Żuławskiego do Platona, że on go skrytykował. I tutaj się pojawia też postać tego Teilharda de Chardin, o którym chciałem przez chwilę porozmawiać, w związku z tym, że próbujemy zrekonstruować te wpływy filozoficzne na Żuławskiego. Przeczytam ten fragment z wywiadu rzeki, który właśnie do Platona i do de Chardin się odnosi. Myślę, że tym, co zgubiło myśl ludzką, jest platonizm, mówi Żuławski. Dlatego, że z Platona jest wszystko, co idealne, łącznie z chrześcijaństwem, z katolicyzmem zwłaszcza. Chodzi o myśl, że istnieje coś pierwszego, co się nazywa ideałem, do którego my dopiero usiłujemy dążyć, przymierzyć się, naśladować, zbliżyć. Ja uważam odwrotnie, że my od pokrzywy wyrastamy, dlatego mi się podoba de Chardin, od bestii do anioła, a nie w dół, czyli od anioła do nas. My ideały dorywczo wymyślamy i tworzymy w praniu, w biegu. No i to jest taka idea, o tym też już mówiliśmy, że Żuławski jakby konfrontuje w Na srebrnym globie z biologizm, z jakimś antybiologizmem, że ludzie są istotami biologicznymi, takie jak ci ludzie ponabijani na pale w tych już tam końcowych scenach, ale oni wytwarzają różne rzeczy z siebie samych, wytwarzają taki świat abstrakcyjny właśnie i to są jakieś takie zmagania. I Żuławski wyobraża sobie, że tutaj jest chronologia, prawda? Że człowiek jakby wyjściowo jest taką istotą biologiczną, ja to tak rozumiem, i może wykształcać tą abstrakcję, te wartości, tych bogów, tę religię wyprowadzać z siebie samego. I to jest coś bardzo istotnego, ale bardzo kruchego.
też. To jest coś takiego, co zawsze może jakby zostać sprowadzane w okamgnieniu do tej biologii, zostać zaprzepaszczone znowu. I wydaje mi się, że to są, pomimo tego, że ja sądzę, że to długo można byłoby rozmawiać, że tutaj to jest takie karykaturalne przedstawienie Platona bardzo, że to nie jest jakaś wierna rekonstrukcja myśli Platona, to myślę, że akurat to jest istotne, na co wskazuje Żuławski, na tą kruchość tej sfery kultury. No tak, on tu pokazuje odwrotną drogę trochę, prawda? Bo Platon nam mówi, że my byliśmy pierwotnie wspaniali, natomiast zniszczyło nas umaterialnienie, prawda? To znaczy z jakiegoś powodu rzeczywiście zostaliśmy uwikłani w rzeczywistość przemijającą, no ale w nas jest ten pierwiastek, który nie przemija i ma charakter wieczny i który będzie partycypował tej lepszej rzeczywistości i to ma charakter pierwotny. Natomiast no, rzeczywiście Żuławski odwołuje się raczej do tego nurtu takiego słabo reprezentatywnego chyba w chrześcijaństwie, czyli do takiego ewolucjonizmu chrześcijańskiego, czyli właśnie de Chardena, który był dziwnym ptakiem, który był naukowcem, prawda, i to widać w tych jego koncepcjach, a który myślał odwrotnie trochę. Znaczy to też można różnie interpretować, że myślał nie tyle może w kategoriach takiej inżynierii wstecznej, prawda, że trzeba najpierw od ameby wychodzić i później ewoluować, aż w końcu pojawi się świadomość i ta świadomość zacznie się łączyć w szersze jakieś partycypacje z innymi ludźmi i w końcu się zleje ze sobą i nastąpi ten punkt omega i powstanie Bóg, prawda, czyli Bóg będzie jakby funkcją ludzkości w jakiejś mierze. No ale też można, bo mi się wydaje, że u de Chardena też to można zaobserwować, że u niego jest to taka kolistość tego wszystkiego, prawda, że a skąd się wziął człowiek? No prawdopodobnie właśnie od jakiejś formy boskości, która później znowu jakby się rekonstruuje w taki oto właśnie sposób i dochodzi do ubóstwienia ludzkości, prawda, i rozpłynięcia się indywidualności w zbiorowości. Ja pamiętam w takiej książeczce jego zatytułowanej Człowiek, ja tam widziałem takie zadziwiające wręcz fragmenty. On był na przykład, on nie był, to znaczy jemu się nie podobały totalitaryzmy, ale on uważał, że totalitaryzmy są elementem koniecznym tej ewolucji, tak? Bo totalitaryzmy powodują, że jednostka przestaje mieć znaczenie. Dla niego jednostka, no to był ten byt, który jakby przeciwstawiał się pewnym dążeniom ku temu punktowi omega, prawda? Więc w jakimś sensie te totalitaryzmy to czynią, tak? Bo jednoczą ludzi. Więc to akurat mi się niezbyt podobało, powiem szczerze. Był trochę też zaciekawiony pojawiającą się cybernetyką, z tego co wiem, bo pod koniec jego życia właśnie tam Wiener zaczął się wypowiadać i publikować swoje książki. I też widział w tym pewną nadzieję jakby łączności, prawda? Globalnej wioski i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, z czym teraz się borykamy. Więc to jest dość interesujące rzeczywiście. Tylko, że no, można to też jakby w ten sposób interpretować, że de Chardin nie jest w opozycji do Platona, czy do platonizmu, czy nie do końca może jest w opozycji, tylko ujmuje to z nieco innego punktu widzenia jakby. Mhm. To, co mówisz, nie wiedziałem o tym, że de Chardin tak podchodził do tych totalitaryzmów, ale to brzmi strasznie. Nie pisał tego, tylko były takie akcenty w tej książce. Okay. No ale to brzmi tak, jakby to była jakaś próba, tam przynajmniej pretekst do prób usprawiedliwiania tego. Tak, i to mogło mieć potencjał. To mi się kojarzy, mówiłem ci, że ja się zajmuję takim filozofem Odomar Kwardem, bo on się urodził w Słupsku, czyli w mojej rodzinnej miejscowości. Właśnie teraz jakoś badam tą jego przeszłość bardziej. I jest taki zbiór tekstów Odomar Kwarda pod tytułem Szczęście w nieszczęściu. W ogóle spora część filozofii Markwarda kręci się wokół problemu teodycei, problemu tego, co zrobić ze złem. I Markwart pisze, że filozofia historii, która powstawała w Niemczech, to była w pewnym sensie próba zrobienia czegoś ze złem, zrobienia różnych rzeczy ze złem, próby odpowiedzi na pytanie, skąd cierpienie właśnie. I Markwart, pamiętam, że tam pisze o tym, że się bardzo gimnastykowano, żeby próbować jakby po Leibnicu jakieś teodycee tworzyć i właśnie znaleźć miejsce dla tego cierpienia, jakieś uzasadnienie. I on pisze o czymś takim jak teleologizacja cierpienia i teleologizacja zła właśnie, że jakby zło istnieje, ale ono się przyczynia do jakiegoś większego dobra. No i to jest trochę taki motyw
właśnie jak u Leibnica, bo takie uznanie, że zło istnieje w związku z tym, że ludzie mają wolną wolę i to ma jakąś wartość wyższą, że jakby zło, cierpienie ludzi jest straszne, totalitaryzmy są straszne, ale to jest konsekwencja tego, że ludzie mają wolną wolę i w sumie to jest najwyższa wartość, to jest coś podobnego. Marquardt pisze o tym, że potem robiono z taką ideą właśnie rozmaite rzeczy. To mi się kojarzy z tym, o czym mówisz. Ale ja w ogóle sobie wypisałem dwa cytaty z tego Deschardena. Chciałem go przeczytać krótko, bo to jest taka postać, taki filozof, teolog, którego wiele osób może nie znać. I dzięki, że już właśnie krótko powiedziałeś o tym, jak ta jego myśl wyglądała, że to była taka wizja kosmosu jako dynamicznego procesu, który dąży do punktu omega, czyli ostatecznej jedności z Bogiem, czyli ewolucyjnie się rozwija, ale jakby ku dobremu, tak jak to sobie wyobrażał Żuławski, co doceniał. I Deschardens pisze w ten sposób. Kiedyś patrzyliśmy na samych siebie i na otaczające nas rzeczy jako zamknięte w sobie punkty. Dzisiaj widzimy, że byty są raczej podobne do jednolitych włókien wplecionych we wszechogarniający proces. W otchłani przeszłości wszystko posuwa się wstecz. Przed nami, w otchłani przyszłości, wszystko rwie naprzód. Poprzez swą historię każdy byt jest współrozciągły z całością trwania, a jego ontogeneza jest tylko nieskończenie małym elementem kosmogenezy, w której wyraża się ostatecznie indywidualność i niejako oblicze wszechświata. Tak oto całość wszechrzeczy, tak samo jak każdy jej element, określa się w moich oczach przez szczególny ruch, który ją ożywia. Ale jaki to ruch? Jako badacz dziejów życia, w tym samym, jeśli nie w większym stopniu co filozof, odpowiadam z głębi umysłu i serca, ku duchowi. To jeden cytat i drugi. Myślące zwierzę, poprzedzone nieskończoną liczbą prób czynionych po omacku przez świat organiczny, przestaje być wyjątkiem w przyrodzie. Reprezentuje ono po prostu embrionalne, a zarazem najwyższe ze znanych nam stadiów wzrastania ducha na Ziemi. Stwierdzamy ciągły wzrost psychizmu na Ziemi w toku jej dziejów. Dlaczego by nie uznać, że ta wielka reguła jest najogólniejszym wyrazem ewolucji wszechrzeczy? No więc to jest coś takiego, o czym mówiłeś. Właśnie ewolucja, ale ewolucja psychizmu. Tak to Deschardens sobie wyobrażał, że tego psychizmu będzie coraz więcej, to znaczy coraz więcej świadomości. I to też tak heglowsko mocno brzmi, prawda? Poprzednio mówiłeś o tej teleologizacji zła, prawda? To dość często występuje rzeczywiście w teodyceach, że ta rzeczywistość jest niedoskonała, ale tylko z bliska. Jak się przyjrzymy jej z daleka, no to okazuje się, że to małe zło jest ku większej doskonałości. I to mówił Leibniz między innymi, prawda, i wielu innych. No, Voltaire oczywiście to kontrował w swoim słynnym Kandydzie i tam Kandyd się przechadza po rzeczywistości, widzi jakieś zło. Ktoś tam kogoś obdziera ze skóry, no ale mówi, no ale żyjemy na najdoskonalszym z możliwych światów, prawda? No tak ironicznie do tego podchodził. No ja bym bronił tutaj jednak jednostki, tak? Znaczy ja jestem orędownikiem praw jednostki i no, wolności jednostki do samostanowienia się. Dla mnie to jest nadrzędna zupełnie wartość. Być może to wynika z mojego doświadczenia trochę. Czasów właśnie komunizmu, prawda, kiedy ta jednostka niewiele znaczyła w tamtym systemie. No ale to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to takie bronienie totalitaryzmów, chyba Heidegger był tak ubabrany troszeczkę, prawda, właśnie, mam wrażenie. No, można tu mówić o wielu, Eliade miał też trochę, wielu innych filozofów, no z pisarzy Junger na przykład, który stanął po stronie puczu monachijskiego, prawda, bo uważał, że demokracja to jest chaos, tak? No potem się tłumaczył z tego, że poparł Hitlera, ale jego status był nie do końca też tam czysty. No, ale Eliade i Emil Cioran też, prawda? Cioran, tak, Cioran też oczywiście. Więc to się zdarzało, prawda? I moim zdaniem to jest trudne do usprawiedliwienia. To znaczy, to jest takie, ja to nazywam romantycznym pragmatyzmem, to znaczy w tym sensie, że wydaje się ludziom, że pewne ugrupowania polityczne będą broniły jakichś wartości, prawda? Tymczasem okazuje się, że te ugrupowania, owszem, bronią jakichś tam wartości, ale nie o to w sumie w tym chodzi, tak? Chodzi tu o władzę i koniec. A my stajemy się w pewnym momencie wspólnikami ideowymi takich ugrupowań tego typu, prawda? I jesteśmy ubabrani jakby tą polityką tak prowadzoną, więc to jest nie do usprawiedliwienia momentami, prawda? To trzeba się od takich rzeczy odcinać.
No to samo to uwikłanie w komunizm polskich intelektualistów, prawda? Mówiliśmy o Wajdzie, o wielu innych. Lem też przecież w jakimś sensie. Z tym, że później oczywiście jakby zmieniali te swoje zapatrywania. Natomiast wracając rzeczywiście do tego, o czym mówiłeś, czyli do koncepcji de Chardena, no, mi się ona też kojarzy z Kurzweilem Rejem. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Nadchodzi osobliwość. Taki papież nowych technologii, prawda? Jakiegoś transhumanizmu też. Transhumanizmu, tak. Nie posthumanizmu, tylko transhumanizmu, bo one się różnią bardzo między sobą wbrew pozorom. Kurzweil mówił dokładnie to samo, tylko w odniesieniu do technologii, prawda? To znaczy, on też właściwie mówi o jakimś formie punktu omega. On też mówi o uduchowieniu materii w pewnym momencie, tylko że to uduchowienie materii będzie polegało na technologii, tak? Znaczy technologia jakby wejdzie w głąb materii i materia stanie się myśląca. Nie tylko taka materia, że stacjonarny komputer, ale każdy atom będzie myślał, prawda? No to są wizje takie bardzo już w przyszłość skierowane, ale generalnie rzecz biorąc właściwie chodzi o to samo, prawda? Tylko przyczyny są zupełnie inne. Że jakby przeznaczeniem ludzkości jest rzeczywiście scalenie się w jedność z całym wszechświatem, przebóstwienie wszechświata, prawda? Skonstruowanie zupełnie nowej rzeczywistości. Ja nie wiem w zasadzie, co z tą ideą miałbym zrobić. Ja tego de Chardena nie czytałem za dużo i dla mnie to jest właśnie jakiś taki typ mitologii. I ciekawe jest to, że on ma taki potencjał, żeby zapładniać właśnie te różne futuryzmy, takie technologicznie zorientowane i sam nie wiem, co z tym zrobić. Pamiętam, że w tej poprzedniej naszej rozmowie rozmawialiśmy o tym, czym w ogóle jest postęp cywilizacyjny, jak o nim rozmawiać i ty zwracałeś uwagę na to, że właśnie czasami możemy mówić o postępie, ale jakby ten postęp się dokonuje kosztem jakiegoś zubożenia człowieka, odcinania sobie jakichś poszczególnych części. I przecież trochę tak jest, że no już jakby, jak mamy mówić o ewolucji wszechświata, o jakimś postępie, w takim sensie postępu jakiegoś psychizmu, jeżeli samo to pojęcie postępu jest tak problematyczne, bo postęp się dokonuje kosztem czegoś właśnie i nie wiem, jak Żuławski to sobie wyobrażał, jednocześnie właśnie nawiązując do tych takich religijnych korzeni szamanizmu i waloryzując to pozytywnie, widząc, że to jest dobre, że możemy sobie wyobrażać jakąś taką ewolucję tej świadomości, rozszerzającej się świadomości, która obejmie to wszystko, jakoś zepnie to doświadczenie ludzkości, właśnie rozpoczynając od tego szamanizmu, takich pierwotnych przejawów religijności. Ja nie wiem sam, jakoś nie przekonuje mnie to, ale też wracając do tej teleologizacji zła. Wspomniałeś o Wolterze i to mi się przypomniała taka anegdota zabawna, nie wiem, czy się zetknąłeś z tym. To Arthur Schopenhauer tak komentował, pisał o tej idei u Leibnica, że właśnie wszystko, co złe, się obróci na dobre. I pisze, że tak jest rzeczywiście, że Leibniz miał rację, bo Leibniz napisał właśnie w tej swojej teodycei i przedstawił taki punkt widzenia, że w sumie jest zło w świecie, ale właśnie ono jest takie podporządkowane pod jakiś większy cel, czyli pod to istnienie wolnej woli, pod jakiś boski plan, którego my nie rozumiemy właśnie. I Schopenhauer pisze, że najpierw była ta wypowiedź Leibnica, potem się pojawił Wolter, który napisał Kandyda i skrytykował to i zwrócił uwagę na to, że my tak naprawdę żyjemy nie w najlepszym z możliwych światów, jak twierdził Leibniz, tylko w najgorszym z możliwych światów. I Schopenhauer to komentuje i twierdzi, że to, co napisał Leibniz, to się przysłużyło nam wszystkim, bo tylko w związku z tym powstała tak dobra książka jak Kandyd. Gdyby nie potrzeba repliki na to, co pisał Leibniz, to Wolter by jej nigdy nie napisał i wyszło na Leibnica w zasadzie, że to wszystko było potrzebne, żeby się odwróciło na dobre. No tak, ładne, smaczne. Dobra, wydaje mi się, że możemy ten temat zostawić już, bo o tym się trochę nagadaliśmy, o tej abstrakcji, wartościach, o Bogu i chciałem cię zapytać jeszcze o jeden temat. Też w zasadzie te wątki się już przewijały w naszej dyskusji, ale to było całkiem intrygujące dla mnie. Człowieka, źródłowe pytania. Te źródłowe pytania to jest coś takiego, co naprawdę wybrzmiewa donośnie w filmach Żuławskiego, bo my jak oglądamy filmy albo czytamy książki, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy to są filozoficzne filmy, powiedzmy, tak jak ja sobie dobieram jakieś filmy do tych rozmów, no to w filmach filozoficznych powinny występować jakieś takie ogólne pytania
ogólne problemy. Ogólne, abstrakcyjne problemy, one są utożsamiane z pytaniami filozoficznymi. To znaczy bohaterowie sobie stawiają takie pytania właśnie tam, nie wiem, o sens życia, po prostu ogólnie. Mają jakieś rozterki egzystencjalne i my uznajemy, że to jest film filozoficzny. No a ciekawe jest to, że u Żuławskiego też występuje ta problematyka, występuje problematyka egzystencjalistyczna, tak jak rozmawialiśmy, ale te pytania, które stawiają bohaterowie, one są po prostu doprowadzone do punktu kulminacyjnego, maksymalnego punktu ogólności. I to chyba najwyraźniej widać, jak w ostatnich scenach filmu widzimy Marka na krzyżu, który wisi tam i krzyczy co, jak, dlaczego. Zadaje takie pytania i to są takie pytania, które są niesprecyzowane. Po prostu pyta co, jak, dlaczego. To było uderzające dla mnie, że właśnie no to dobrze podsumowuje też wszystkich tych bohaterów w filmach Żuławskiego, że oni właśnie jakby jest w nich jakiś taki głód źródłowy, nieokreślony głód, że on jest też w człowieku i on przyjmuje rozmaite upostaciowienia i Żuławski jakby zwraca uwagę na to, Żuławski cały czas drąży, jakby stępował coraz głębiej i głębiej, tak jakby z jego perspektywy było tak, że nawet egzystencjalizm to już jest jakieś tam odgałęzienie tych źródłowych głodów, które w człowieku właśnie istnieją, że nie wiadomo co to jest za głód, nie wiadomo do czego on się odnosi, ale na przykład cały egzystencjalizm już się karmi tym głodem. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli. Jakoś coś takiego mnie zaintrygowało, że to jest taki poziom źródłowości, który w zasadzie rzadko się trafia w jakichś innych filmach i książkach. Tak, to prawda. On bardzo podstawowe rzeczywiście pytania stawia, prawda? I stawia je z rozpaczą, mam wrażenie, taką przejmującą. Z tym się wiąże chyba anegdota, o której właśnie Żuławski wspomina, że bo jak się słucha wypowiedzi postaci w tym filmie, Marka, czy tam Starego Człowieka, czy innych, to podobno są tam przemycone z dużą częstotliwością myśli znanych filozofów, myślicieli i tak dalej, prawda? I one sprawiają czasami wrażenie takiej sztuczności, deklaratywności, są rzucane w przestrzeń i jakby nie ma echa, czasem nie ma odpowiedzi w ogóle na to, prawda? I trochę to jest tak, jakby Żuławski krytykował w ogóle wszelkie wynalazki filozoficzne, które zostały dokonane wcześniej, ponieważ one właśnie trochę tak działają, prawda? Znaczy rzuca się w przestrzeń myśl, rzuca się pytanie, rzuca się problem i nie ma się odpowiedzi żadnej satysfakcjonującej na to. Tak jak te postaci, które występują w tym filmie. Anegdotycznie to się łączy z tym, że on był krytykowany na jakimś tam spotkaniu chyba z aktywem partyjnym, czy w wytwórni, bo tam były takie różne, że przyklepywano, że film może iść dalej, tam pokazywano materiały i tak dalej. On mówi, no co wy krytykujecie? Przecież ja Marksa cytowałem. Tam padają słowa Marksa też, prawda? Które też wybrzmiewają trochę pusto momentami, mam takie wrażenie. Ta opowieść, którą snuje Żuławski, mi się kojarzy właśnie no, z takim podejściem mitotwórczym trochę, prawda? Trochę jak w bajkach, mitach, baśniach, no może bardziej w mitach właśnie, czy w tragediach greckich. To znaczy to jest opowieść, która ma wydźwięk niezbyt pozytywny. Bohaterowie szukają, ale nie znajdują, prawda? A jednak cały czas szukają, czy cały czas ruszają, cały czas coś ich porusza. No i to jest istota, mam wrażenie, człowieczeństwa. Mam też wrażenie, że w tym wszystkim jest pewien lęk. To mi się kojarzy z czymś takim, że jest pewien lęk przed banalnością odpowiedzi. Na przykład we mnie, ale nie tylko. We mnie się to przejawia jako u kinomana w ten sposób, że na przykład jak oglądam film science fiction albo horror, to najbardziej mi się podobają tam początkowe sceny, które mają charakter banalny. To znaczy jest przedstawiona tak jak zazwyczaj na przykład w fabułach Stephena Kinga. Jest przedstawiona małomiasteczkowa rzeczywistość w skali 1:1. Bohaterowie mają jakieś problemy, prawda? Coś tam się dzieje, problemy z dorastaniem, jak w Carrie czy w innych filmach, to dość często jest. Mam wrażenie, że King miał jakieś problemy w szkole, jak był młody, bo to jest stały problem występujący w jego twórczości. I to wszystko jest banalne, ale zarazem buduje napięcie we mnie, bo ja się oczywiście zaczynam zastanawiać,
jak to się rozwali wszystko, co tam się może wydarzyć. A jak to się wydarza, to mnie to nudzi, bo zazwyczaj są to takie, no nie wiem, jakiś wilkołak się pojawi, czy wampir, czy cokolwiek innego, prawda, co jest banalne, pokazane, sfilmowane. Ja się tego nie boję. Boję się przedtem, tak? Znaczy boję się odpowiedzi. Natomiast jak odpowiedź się pojawia, ona mnie rozczarowuje, prawda? I to jest też no, element takiego uniwersalnego, nie wiem, no, ludzkiego zachowania czy poczucia, prawda, tajemnicy właśnie, że my oczekujemy tajemnic, lubimy je. Ja dlatego lubię science fiction, lubię horrory z dzieciństwa jeszcze. Pochodzi ta moja ochota na oglądanie takich rzeczy, ale one są zazwyczaj banalne, prawda? Nie mówię, że wszystkie, ale generalnie rzecz biorąc tak to wygląda. Natomiast właśnie najbardziej interesujące jest budowanie napięcia, prawda? Filozofia działa podobnie paradoksalnie, znaczy w tym sensie, że jak buduje wątpliwości co do stanu rzeczywistości czy świata i zadaje fundamentalne pytania, to jest niezwykle interesujące, ale nie daj Boże, żeby ten filozof udzielił na nie odpowiedzi, prawda? Bo od razu zaczyna popadać w jakąś formę banału. Tak, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Wydaje mi się, że właśnie w horrorach to widać dobrze. I też w związku z tym dla mnie istotnym filmem był Blair Witch Project, który uwielbiam do tej pory. Bo wydaje mi się, że to był horror przełomowy w tym sensie, jakby twórcy, znaczy wiem, że się zdarzały takie rzeczy wcześniej, ale on jakby to wykorzystywał tak najbardziej bezpośrednio. Zdali sobie sprawę z tego, że jakby strach jest zakorzeniony w jakimś oczekiwaniu i w jakimś nieznanym, prawda? Że jakby nie musi być tak, że masz jakieś jumpscary, że ci wyskakuje właśnie wilkołak albo wampir, tylko można bardzo prostymi środkami stworzyć taką atmosferę niepewności, strachu, kiedy właśnie sytuacja jest związana, jest taka mocno napięta struna, jeśli chodzi o poczucie napięcia i można wtedy na tej strunie grać. I wydaje mi się, że oni coś takiego robią. Ale to jest też wyjątkowo ciekawe, bo o to chciałem cię zapytać za chwilę, właśnie o taki motyw w kinie Żuławskiego, tej tajemnicy i pragnienia rozwikłania tajemnicy. Jest taka scena, kiedy Marek pyta Szerna, jak pojmują tego Szerna, przetrzymują go tam w tych jaskiniach. Gdzie jest to miejsce, gdzie wszystko łączy się i staje się jednym? Czyli właśnie takie pragnienie jakiejś ostatecznej odpowiedzi, które w bohaterach Żuławskiego jest. Jeśli chodzi o te źródłowe pytania, to ja, nie wiem, może trochę nieskładnie mówię o tym, ale ja próbuję to sobie też uporządkować w głowie na własny użytek, bo wyobrażam to sobie w taki sposób, że u Żuławskiego w jego filmach jednym biegunem jest taka rzeczywistość życia codziennego, te jego doświadczenia biograficzne, doświadczenia z kobietami, komunizm i tak dalej. My to widzimy w jego filmach, one zapładniają je. I on wspominał o tym w wywiadach, że faktycznie te filmy opowiadają o jego życiu. Trzecia część nocy to była w ogóle przecież historia inspirowana ojcem Żuławskiego, on też o tym wspomina. A z drugiej strony, tym drugim biegunem jest przestrzeń właśnie tego głodu takich odpowiedzi, ale na takim najbardziej źródłowym poziomie, na takim, że jacyś inni artyści, inni reżyserzy skupiają się na takich różnych już odgałęzieniach tego głodu, tak jak już mówiłem, a Żuławski na nim samym, na tym głodzie, na najniższym poziomie, w takim najbardziej ogólnym pojęciu właśnie. I ja tak sobie myślę, że ta jego twórczość jest rozpięta chyba między tymi dwoma biegunami i on jakoś tak jakby balansował pomiędzy nimi. No i to wszystko się wiąże z kolei z tą tajemnicą, gdzie jest to miejsce, gdzie wszystko łączy się i staje się jednym. Ci bohaterowie poszukują tego, ale tak jak mówiłeś, nie wiem, może to częściowo nawet wynika w kinie Żuławskiego z jakichś takich kwestii estetycznych, prawda? Że jakby to kino nie jest banalne, ono próbuje być głębokie, ale ono jest głębokie właśnie w związku z tym, że nie kończy się żadną odpowiedzią, że to się zaczyna na tym krzątaniu się, poszukiwaniu odpowiedzi i też na poszukiwaniu odpowiedzi się kończy. Mają takie aspiracje ci bohaterowie. Widzimy astronautów, którzy mówią w ostatnich scenach filmu: jedziemy do wnętrza Ziemi, gdzie jest prawda i szczęście i wytłumaczenie wszystkich tajemnic. Więc to jest pewna zagadka, czy takie wnętrze Ziemi istnieje, czy nie, ale ostatecznie nie widzimy, żeby oni tam docierali i nie dostajemy tych odpowiedzi. Tak, on jest rzeczywiście rozpięty między dwoma biegunami, jak my wszyscy trochę, prawda? Tylko że on to przerabia na sztukę. I on rzeczywiście, to jest dość interesujące w tych filmach, bo on posługuje się
Z jednej strony abstrakcją bardzo mocną i bardzo podstawową, to znaczy zadaje bardzo podstawowe rzeczywiście pytania, stawia je wprost trochę jak dziecko, mam wrażenie, prawda, które nie jest skażone strachem przed tym, że to zabrzmi banalnie czy czymś takim, tylko wprost jest zainteresowane naturą rzeczywistości i próbuje ją zbadać. I Żuławski jest trochę takim dzieckiem, które opukuje świat przy pomocy takich no, pytań bardzo podstawowych. A z drugiej strony rzeczywiście jego kino jest bardzo zanurzone w rzeczywistości też, prawda? To znaczy ono jest bardzo realistyczne. Nabijanie na pal jest realistyczne. To wszystko jest, ta opowieść, która jest fantazją, jest zanurzona w szczegółach, prawda? To jak się czyta jego wywiady i jak on na przykład mówi, ci ludzie, którzy są przedstawieni w trzeciej części nocy, ci akowcy, którzy działają w podziemiu, to ubierają się jak gangsterzy, prawda? Mówi, absolutnie nie. To wynika z mojej wiedzy historycznej, z przekazów ojca. Taka była moda w tamtych czasach, prawda? Oni się ubierali właśnie w taki sposób. A paszki, kapelusze, panterki, coś tam, prawda? Ta moda. I on to rekonstruował. I w ogóle to kino polskie, to u Wajdy zresztą też to widać, że przecież cała moda się wokół tego, szczególnie wokół postaci Cybulskiego później wytworzyła ubierania się w taki sposób, ale ona była rekonstrukcją pewnego sposobu rzeczywistego ubierania się ludzi w tamtych czasach. Więc on jest z jednej strony bardzo zanurzony w konkretach i właśnie w szczegółach takim, i widać, że jest kompetentny bardzo, tak? Znaczy on jest naprawdę człowiekiem, który miał głęboką wiedzę na ten temat. A z drugiej strony właśnie no, taki szeroki rozmach pytań, na które nie ma odpowiedzi, prawda? I filmy są moim zdaniem jego ilustracją na to, że jednak nie ma tej odpowiedzi, ale też są ilustracją tego, że on szuka tej odpowiedzi. To jest jego obsesja. Tak. Też chciałem na chwilę wrócić do tego, co mówiłem wcześniej o tej obojętności świata, że jakby dramatyzm, tragizm ludzkiego losu polega na tym, że ten świat jest obojętny na nas, na te ludzkie krzyki, na to, że Marek krzyczy na, wisi na krzyżu i krzyczy co, jak, dlaczego i świat mu nie udziela żadnej odpowiedzi. Albo mówi, świecie, cóżem uczynił, że nie rozumiem ciebie. To chyba Jerzy wypowiada w scenie w wodzie, z tego co pamiętam, czy coś tam mieszam, ale chyba Jerzy, tak. Rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie o tym, że u Żuławskiego są takie sceny, które są kiczowate mocno i jest taka scena w opętaniu, znana, jak ta główna bohaterka stoi pod krucyfiksem i patrzy na Chrystusa i nic nie mówi, wpatruje się w niego tak do góry i zaczyna jęczeć. Nie wiem, czy kojarzysz ją. Jakieś takie dźwięki wydaje, jakby chciała się czegoś, nawet nie potrafi pytania sformułować, ale czegoś chce od tego Chrystusa. Taka bardzo, bardzo kiczowata scena według mnie, ale ona się odnosi do tego, o czym też już mówiliśmy i co mamy w kinie Żuławskiego, czyli do milczenia Boga, do tego, że człowiek chciałby, żeby jako istota religijna, żeby niebo się rozstąpiło, żeby Bóg przemówił, a Bóg nie przemawia, Bóg milczy przez cały czas i wokół tego wszystko się kręci. Ale teraz też pomyślałem o jednej rzeczy, o którą chciałem cię zapytać, bo właśnie mamy też ten motyw w filmach Żuławskiego, w Na Srebrnym Globie, ten motyw tajemnicy i pragnienia rozwikłania tajemnicy, a ciekawe jest to, że myślenie o tajemnicy i jakby że świat jest tajemnicą, którą my możemy rozstrzygnąć, że możemy, jest jakaś tajemnica, którą możemy rozwiązać, to jest myślenie bardzo antropologiczne i bardzo ludzkie. Pamiętam, że o tym pisał Fryderyk Nietzsche na przykład, że no, być może to jest w ogóle złe postawienie problemu, być może nie ma żadnej tajemnicy i w rezultacie nie ma żadnego rozwiązania tajemnicy, że to jest właśnie takie myślenie, narzucanie ludzkich kategorii myślowych na całość rzeczywistości. I czy to nie jest coś podobnego, co mamy w Ulema, właśnie w Solaris na przykład, że jakby w ogóle tworząc wizję tego oceanu w Solaris, Lem coś takiego robi, jakby w takie pokazuje, że człowiek zawsze jak myśli o kosmosie, o czymkolwiek myśli, to projektuje jakieś swoje człowieczeństwo. No a to pamiętam, że ty mówiłeś o tym w poprzedniej rozmowie, a Lem tutaj próbuje po prostu wsadzić kij w szprychy jakiegoś takiego myślenia i pokazuje, że to nie jest tak, że właśnie coś podobnego, z tym mi się to kojarzy, że takie myślenie o tajemnicy, ono jest takie bardzo antropomorfizujące rzeczywistość. Tak, niewątpliwie, tak. No, mi się wydaje też, że no, mówiłeś o tym milczeniu Boga no, w science fiction, czy w ogóle w nauce, która polega na poszukiwaniu śladów
rozumnego życia w kosmosie. Z kolei mamy tę figurę milczącego wszechświata, prawda? Znaczy, wszyscy się zastanawiają, dlaczego, skoro tyle tych gwiazd, planet jest, no różne są odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze nie dowiedzieliśmy się niczego o istnieniu innych istot rozumnych. I w tym jest jakiś dramat. Ja myślę, że to jest takie myślenie właśnie bardzo sartrowsko, Camus tutaj się mieści, egzystencjalistyczne. Znaczy nie ma za dużego sensu w tym wszystkim, prawda? Natomiast ten sens my tworzymy. To znaczy, to tak jak mówisz, to jest ta antropomorfizacja rzeczywistości i podejścia do niego. I może masz też rację w tym konstruowaniu tajemnicy, prawda? Jako pewnej figury, która jest niezbędna do funkcjonowania być może nas, że można by to połączyć jeszcze z figurą obcości, prawda? Że rzeczywistość zewnętrzna jest obca, być może wroga, nie wiem, i w ten sposób my się jednoczymy wokół czegoś tam, co jest nam znane i ma to taki element pragmatyczny nawet, tak? W tym sensie, że dzięki temu, że istnieje tajemnica, dzięki temu, że my sobie tłumaczymy świat jako coś złego, my się gromadzimy i współpracujemy ze sobą i odnajdujemy jakiś sens we własnym istnieniu i to przedłuża nasze funkcjonowanie w jakimś sensie i nadaje mu właśnie sens, prawda? Który być może jest pozorny, to jest zupełnie inna rzecz. Tak, no wydaje mi się, że Żuławski ma takie intuicje, tak? Znaczy w taki sposób myśli. Lem również, niewątpliwie. I Solaris jest znakomitą egzemplifikacją takiego sposobu odczytywania tej problematyki. Dobra, z mojej strony to wszystko. Myślę, że nic więcej nie mam takiego, co by mnie jakoś tutaj szczególnie intrygowało. Jest coś takiego, co ty chciałbyś jeszcze omówić? Nie, chyba nie. Naprawdę wyczerpaliśmy temat, bo... Tak myślę. No to taka rozmowa, która, nie wiem, w związku z tym, że obydwaj się przygotowaliśmy do niej dobrze, to chciałem, żeby ona była taka w miarę możliwości wyczerpująca. Wiadomo, że się nie da, ale wydaje mi się, wiem, że niektóre wątki się powtarzały, ale też w tych dopowiedzeniach wydaje mi się, że tam jakieś pół kroku naprzód stawialiśmy. Ja chciałem na zakończenie powiedzieć jedną rzecz, jeden cytat z Żuławskiego, bo on właśnie trochę też koresponduje z tym, o czym ty mówiłeś teraz, z tą banalnością, że w banalności, ja to tak rozumiem, w banale się kryje prawda często. Jak zaczynałeś mówić, to mi przyszedł do głowy cytat z François La Rochefoucauld, którego ja w ogóle uwielbiam i uważam, że jego wpływ na filozofię jest przeogromny, że w zasadzie u niczego masz bardzo często jakieś powtórzenia z La Rochefoucauld. I pamiętam, że u niego jest taki aforyzm, który mniej więcej brzmi w ten sposób, że problem z przenikliwością nie polega na tym, że ona nie sięga jakiegoś tam, jakiejś istoty rzeczy, tylko że mija tą istotę rzeczy, że ta przenikliwość idzie za głęboko. I ja to rozumiem w taki sposób, że właśnie prawda często się gnieździ w jakichś banałach, w jakichś prostych sformułowaniach. No i wracając do Żuławskiego, no to Żuławskiego można krytykować często zasadnie, że Żuławski mizogin, Żuławski jakiś frustrat, Żuławski reżyser, dyktator taki archetypiczny, ale że on jest bardzo ludzki na swój sposób i że te filmy, one są o takich problemach, które my wszyscy mamy. I to jest taki cytat z Żuławskiego, który chciałem przeczytać na koniec. Wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Chcielibyśmy widzieć rzeczy dookoła nas w zupełnie inny sposób. Zupełnie nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. I tyle. I to jest chyba podsumowanie też tego, o czym jest na Srebrnym Globie i w zasadzie większość filmów Żuławskiego. Jak myślisz? No, wydaje mi się, że bardzo piękny cytat, rzeczywiście podsumowujący. Tak, no oczywiście, że tak. Dobra, to ja w takim razie bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie rozmowy. Zatrzymam nagrywanie i jeszcze przez chwilę pogadamy. Okej.